Polskie Radio Białystok. Ze stadionu Stali Mielec witam serdecznie, zapraszam na transmisję meczu 24. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jerzy Kułakowski, dobry wieczór, mam nadzieję, że to będzie właśnie bardzo dobry wieczór dla żółto-czerwonych. Jagiellonia w takich właśnie strojach występuje na stadionie mieleckiej Stali. To może od razu skład żółto-czerwonych, póki sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka tego meczu nie rozpoczął, czeka na jakiś sygnał. Ten sygnał jeszcze nie nadszedł, jeszcze sędzia spogląda na zegarek, a jak zacznie mecz, to o tym powiem. Jagiellonia w bramce, Zlatan Alomerowicz. W obronie dzisiaj wygląda na to, że gramy czwórką. Właśnie mecz się rozpoczął. Tomasz Przykryl, Michał Pazdan, Miłosz Matysik i Bojan Nastić. Przed nimi Taras Romańczuk i Martin Pospisil. Dalej mamy w pomocy Fiodora Czernycha, Oliwiera Wojciechowskiego, Przemysława Mystkowskiego i Filipa Piszka na szpicy Jagiellonii Białystok. Taką jedenastkę wyjściową wystawił dzisiaj trener Piotr Nowak. Przypomnę, z powodu żółtych i czerwonych kartek nie może grać Bogdan Cyru, wykluczony z czerwoną kartką w ostatnim meczu z Wartą Poznań. No i za żółte kartki pauzuje także Karol Struski. Drużyna gospodarzy, drużyna Adama Majewskiego dzisiaj w następującym ustawieniu. W bramce Rafał Strączek, w obronie trójka Arkadiusz Kasperkiewicz, Mateusz Matras i Marcin Flis. Dalej w środku Maciej Urbańczyk, Grzegorz Tomasiewicz, Mateusz Żyro, Krystian Gettinger. No i ofensywni gracze Dominik Steczyk, Mateusz Sitek i Maciej Domański. Akcja Jagiellonii już w pierwszych minutach w polu karnym i strzał Piszka w kozioł głowa. I piłka odbita od murawy wyfrunęła nad poprzeczką bramki Stali Mielec. Dobra akcja Jagiellonii Białystok już w pierwszej minucie, to była dokładnie bodaj 50 sekunda, kiedy Filip Piszczek w polu karnym wykorzystał swój wzrost i uderzył głową, no właśnie nie wiem, czy chciał właśnie tak jak uderzył w kozioł od murawy, żeby zaskoczyć Rafała Strączka, czy też po prostu źle trafił piłkę głową i ta wyszła za linię końcową. Białostoczanie zostają na połowie drużyny z Mielca. Stal gra w swoich tradycyjnych biało-niebieskich strojach, a tutaj w Mielcu akurat kilkanaście może minut temu zaczął drobno pruszyć śnieżek, a teraz to już rozpętała się taka prawdziwa, no może jeszcze nie burza śnieżna, ale naprawdę tego śniegu pada na murawę w Mielcu dużo. Oczywiście murawa podgrzewana, tutaj nie ma na razie żadnego problemu z tym, żeby boisko było jakoś tam zasypane śniegiem, po prostu murawa na razie jest zielona. I na takiej dobrze przygotowanej murawie piłkarze jednej, drugiej drużyny grają. Jagiellonia cały czas wysoko wychodzi, odcina rywalom możliwość gry na naszą połowę. No i też faulami przerywamy w tej chwili grę drużyny z Mielca. Zdaje się tam Bojan Nastić sfaulował Maksymiliana Sitka. I mamy rzut wolny dla Stali Mielec sprzed, właściwie to z boku jej pola karnego. Tam zdaje się Mateusz Matras. Tę piłkę gra do przodu na Domańskiego. Tutaj Domański przegrywa pojedynek główkowy z naszymi zawodnikami. Tak w ogóle trzeba powiedzieć, że w drużynie z Mielca jest kilku takich kieszonkowych piłkarzy. Domański, Urbańczyk, Sitek, Steczyk i przede wszystkim Tomasiewicz. Tomasiewicz chyba tutaj około 1,60 m wzrostu, ale jak przypomnę sobie ostatnią wizytę w Mielcu, to właśnie ten Grzegorz Tomasiewicz zdobył bramkę, nie pamiętam wtedy, czy na 2-1, czy na 3-1 dla Stali Mielec głową z pola karnego, więc no, chyba wszyscy wtedy zapomnieli, że nawet zawodnik, który nie ma najwięcej wzrostu, który nie mierzy tam powiedzmy 1,80 m, 1,90 m, też piłkę głową czasami potrafi skierować do bramki rywala. I tak się wtedy stało. Przegrała Jagiellonia wtedy ten mecz 1-3. Było to bardzo, bardzo marne widowisko w wykonaniu żółto-czerwonych. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Znowu te problemy kadrowe trenera Piotra Nowaka, znowu niepełna kadra, znowu smusu czy też nie, trzeba postawić na młodzież. No o tym, że Miłosz Matysik 17-letni jest podstawowym graczem Jagiellonii od dłuższego czasu, to już wiemy. Natomiast dzisiaj swoją szansę od pierwszego gwizdka sędziego dostaje 16-latek Oliwier Wojciechowski, a więc ta polska młodzież w drużynie z Białegostoku wchodzi coraz większym frontem, szerszym frontem do pierwszego składu. Jest w pierwszym składzie, jak mówiłem, Przemysław Mystkowski, już nie młodzieżowiec, no ale przecież wychowany w Białymstoku piłkarsko, także on w pierwszej jedenastce. Drużyna Stali Mielec ma teraz rzut wolny, wprawdzie bardzo daleko od bramki Jagiellonii, no ale tutaj będzie gra, a krótka gra, do najbliżej ustawionego kolegi Matrasa. Wybijają nasi zawodnicy piłkę z pola karnego, jeszcze walka w środku Oliwiera Wojciechowskiego z rywalami, piłkę przejął Pospisil. O, zagrał na połowę drużyny z Mielca, ale tam żadnego z graczy Jagiellonii nie było. Był za to Mateusz Matras, podał do własnego bramkarza. Rafał Strączyk wyszedł za szesnastkę, podał tę piłkę z powrotem do Matrasa. Ten rozciągnął grę w prawą stronę do Mateusza Żyry. Żyro do przodu, do Sitka, ale za mocne to podanie. Maksymilian Sitek, jeden z tych niższych graczy właśnie w drużynie mieleckiej Stali. Tak fajnie to widać na boisku. Sitek właśnie, a może Steczyk do tego grona nie należy. On w sumie od tych takich najbardziej kieszonkowych, Domańskiego i Tomasiewicza wyższy o głowę, no ale też do jakichś tam, powiedzmy, nie należy wielkoludów.
A teraz obudziła się tutaj grupa ultrasów Stali Mielec. Oni są po mojej prawej stronie, po drugiej stronie boiska, po drugiej stronie na trybunie też są kibice Jagiellonii, Białystok. I tak naprawdę jak się spojrzę, to nie wiem, czy kibiców z Białegostoku w tym młynie nie jest więcej niż kibiców drużyny mieleckiej Stali, ale mogę się mylić. Jagiellończycy na własnej połowie, teraz to Stal wyszła wyżej, żeby nam przeszkadzać, żeby w rozegraniu utrudnić tutaj naszą dolę. Aut dla Jagiellonii, piłka od przykryla do Matysika, tu z powrotem, ale Matysik podał do przykryla już za linią boczną, więc aut dla Stali Mielec. No i tutaj mamy akcję drużyny gospodarzy z Podkarpacia, Gettinger do Tomasiewicza, ten znowu do Gettingera, Gettinger w pole karne na nogę do Romańczuka, Romańczuk do przodu przed pole karne, wybijamy to. No ale przejmują znowu rywale z Mielca, zagrali do przodu, Domański w polu karnym, przy nim Matysik, Domański położył Matysika, strzał w bliższy róg bramki i broni Malomerowicz, to była szósta minuta gry. Dał się łatwo grać Miłosz Matysik w polu karnym temu właśnie niziutkiemu Domańskiemu, ale dobrze przypilnował swego bliższego słupka bramki nasz golkiper. Jeszcze raz piłka w pole karne i interwencja Michała Pazdana głową na rzut rożny. A śnieg pada tutaj przepięknie. Gdybyśmy mieli Boże Narodzenie, to taki widok byłby naprawdę czymś cudownym dla oka. No ale mamy mecz piłkarski i to w rundzie wiosennej. Oczywiście nie mamy jeszcze wiosny kalendarzowej, chociaż niektórzy mówią, że ona zaczyna się 1 marca. W każdym razie widok naprawdę cudowny, żeby tylko jeszcze było widać dobrze pole karne drużyny z Białegostoku. Nie jest jeszcze najgorzej, ale coraz trudniejsze warunki. Ten śnieg naprawdę coraz gęściej sypie. Właśnie tak faluje nad stadionem w Mielcu i trzeba powiedzieć, że o ile pięknie, estetycznie to wygląda, o tyle no, boisko może być za chwilę troszeczkę w kiepskim stanie. Tutaj nie wiem, dlaczego tak długo trwa wybicie tego rzutu różnego, jakby... A, jedna piłka chyba tylko jest do gry. Nie, są wokół boiska piłki. Nie wiem, dlaczego Grzegorz Domański biegnie do środka boiska. Może ta, którą miał najbliżej, nie była dobra, nie nadawała się do gry, więc wziął sobie drugą z połowy boiska i trochę to trwało, zanim Domański do tego narożnika podszedł. Jeszcze ustawia taką gąbkę reklamową w jakimś bardziej dla siebie dogodnym miejscu. Mamy tam chyba 6 piłkarzy Stali Mielec w polu karnym Jagiellonii. To jest 7 minuta gry. Domański ruszył, cofnął się, zawahał się, znowu kilka kroków do tyłu i jeszcze raz to samo. No, w takie jakieś chocki-klocki bawi się z Jagiellonią Białystok-Domański. Piłka teraz zagrana na dalszy słupek, skaczą rywale. Mateusz Matras, bardzo niewiele zabrakło po strzale głową wysokiego, akurat najwyższego chyba w drużynie Stali Mielec Mateusza Matrasa. Z około 5 metrów głową strzelał w kierunku lewego słupka bramki Jagiellonii Białystok. Nie w kierunku słupka, w kierunku bramki. No, ale piłka za lewym słupkiem opuściła plac gry i mamy aut bramkowy dla Jagiellonii Białystok. I to jest 8 minuta spotkania. Miała swoją szansę Jagiellonia Białystok na początku, w pierwszej minucie. Strzał Piszczka niecelny, teraz strzał Matrasa również niecelna, więc takie wyrównany początek. Jedni, drudzy tak troszeczkę się napoczęli, ale zasadniczo bez większych konsekwencji. Znowu gwizdek sędziego Jarosława Przybyła. Na środku boiska leży na linii środkowej jeden z piłkarzy gospodarzy, jeden z piłkarzy Stali Mielec. Nie wiem, czy to nie będzie... No to będzie Matras akurat chyba, a nie, może i nie Matras. Na razie klęczy ten zawodnik. Tak jest, to będzie Mateusz Matras, kapitan drużyny z Mielca. Może nie kapitan, ale środkowy obrońca w każdym razie już się pozbierał. No i on będzie piłkę rozgrywał, wznawiał grę. Zagranie krótkie, niecelne, Jagiellonia piłkę przejęła, jesteśmy na linii środkowej, Pospisz holuje piłkę do przodu w kierunku Piszczka, no ale to podanie nie dojdzie do Filipa Piszczka, tylko, a to był Mystkowski nawet, a nie Piszczek, piłka wylądowała pod nogami bramkarza Stali Mielec Rafała Strączka i on tutaj spokojnie dopiero teraz złapał ją w rękawice, kiedy podbiegł do niego Filip Piszczek. Piszczek, przypomnę, gra z numerem 21, no to taki numer, który może parzyć piłkarzy, przypomnę, Franek Łowca Bramek bardzo długo, a teraz bardzo duży błąd Strączka i aj, nie ma bramki. Jak tutaj się stało teraz? Bawił się Strączek w polu karnym z Piszczek, wytrącił mu Piszczek piłkę spod nogi. Ta trafiła do Pospisila, ale zablokowali strzał Pospisila zawodnicy Stali w ostatniej chwili. To była naprawdę znakomita szansa po katastrofalnym błędzie Rafała Strączka. Zabawiał się tutaj jeszcze wcześniej dużo z naszymi piłkarzami. Tam się udało, teraz nie. Stal mogła stracić bramkę w 10 minucie, w 9 jeszcze. No i tak tutaj z niczego właściwie Jagiellonia mogła objąć prowadzenie, ale zablokowali strzał Martina Pospisila piłkarze z Mielca.
ale Jaga znowu rusza do przodu, tym razem Wojciechowski zatrzymał akcję, pokazał się przykryl do linii końcowej, jeszcze walczy tam z nim obrońca Stali, piłka w pole karne, głowa, nie ma głowy, przejmie to ktoś, kto tam przejął, Romańczuk, oj, strzał w maszt oświetleniowy na stadionie Stali Mielec, strzał zza pola karnego, bardzo niecelny teraz Romańczuka, a ja wrócę do poprzedniej myśli, właśnie Filip Piszczek z numerem 21, numer, z którym grał w Jagiellonii. Nie tylko też w Jagiellonii wcześniej, Tomasz Frankowski, potem drugi z Frankowskich, Przemysław odziedziczył po nim jakoby ten, jakby ten numer niejako i teraz, kiedy przyszedł do Jagiellonii Filip Piszczek, no to on gra z numerem 21, oby chociaż w połowie był tak skuteczny jak Tomasz Frankowski, albo nie wiem, w 1/4 może jak Przemysław Frankowski, no by te bramki strzelał Filip po prostu i tyle. No, dzisiaj tutaj mógł zapracować na taką właściwie asystę, bo wygarnął piłkę spod nóg Strączka, który zabawiał się 2-3 metry przed własną bramką, no i troszkę to było za bardzo płaski kąt tam był, za ostry kąt, nie można było z tego od razu strzelać, musiał piłkę podholować jeszcze pospieszył, no i zablokowali go piłkarze z Mielca, którzy na szczęście dla Stali nie uciekli jeszcze zbyt szybko z pola karnego. Jagiellonia ciągle pres zakłada, pressing na połowie rywali, zbiera te piłki kolejne. Teraz Miłosz Matysik na środku, w prawo do przykryla, ten do Matysika, ten do Romańczuka, ten znowu do Miłosza Matysika, ten do przykryla. Teraz z kolei doskoczyli do nas piłkarze z Mielca. Znowu Jagiellończycy, tutaj dużo walki na środku. Na linii środkowej Jagiellonia wycofała grę do własnego bramkarza, do Zlatana Alomerowicza. Calutki czas, śnieg pada na stadionem i na stadion w Mielcu. Teraz trochę rzadszy, ale bardzo, bardzo intensywnie. Piłka w pole karne Jagiellonii. Spokojnie wychodzi Zlatan Alomerowicz. Piłkę łapie po murawie od razu do Martina Pospisila. Ten do przykryla. Ten znowu do Pospisila z kłopotami. Martin zatrzymany faulem przez Marcina Flisa. To jest środek boiska na naszej połowie. Blisko linii środkowej wyszedł teraz Piotr Nowak, trener Jagiellonii, bez kaptura. Pokazuje tutaj coś swoim zawodnikom, jego vis-a-vis, Adam Majewski. Ma kaptur na głowie i też instruuje swoich zawodników, co tam mają grać. 12 niespełna minut gry za nami w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Inauguracja 24. kolejki. Stal Mielec remisuje z Jagiellonią Białystok 0-0. Teraz dobra piłka od Pazdana pod pole karne rywali. Przejęli na chwilę Mielczanie, ale oddali nam. My znowu też im, ale dobrze wrócił Matysik. Piłka po nodze naszego zawodnika, czy na zawodnika Stali. O, sędzia pokazał, że aut jest dla Stali Mielec. I Państwo słyszą tutaj straszne zdenerwowanie, straszne tutaj okrzyki, trochę i niecenzuralnych słów, a to tylko aut gdzieś tam w okolicach linii środkowej boiska. Nie wiem, dlaczego pieklą się kibice tutaj mieleckiej Stali. Ja rozumiem, oni by chcieli, żeby wszystkie piłki trafiały do Mielczan, no ale jak jest piłka po nodze rywala, czyli naszego przeciwnika, piłkarza Stali, no to trudno, no to sędzia to stał blisko, widział. No i nie ma co się pieklić. Tak było, tak sędzia pokazał. Jagiellonia na własnej połowie. Matysik w prawą stronę do przykryla, ten naciskany przez Göttingera do tyłu, do Matysika, przy nim Domański, piłka na linię środkową do Pospisila, ten do przykryla. Chciał Tomasz z pierwszej zagrać od razu do przodu do Piszczka, nie zagrał, ale piłka wraca na połowę rywali. Walczymy z piłkarzami z Mielca, będzie out dla Jagi na środku ich połowy. Gramy cały czas na połowie drużyny przeciwnej. Zostajemy tam, oni się mylą, znowu jest out dla Jagiellonii Białystok. Jest za 2 minuty, tutaj speaker przypomina, żeby kibice, którzy są na trybunach, spojrzeli pod swoje krzesełka, bo tam są rozłożone kawałki papieru kolorowego, oczywiście w kolorach wiadomych. Kibice, którzy siedzą wyżej, tutaj akurat przy mnie kilku panów rozwija już takie niebieskie fragmenty papieru. Ci, którzy są niżej, będą mieli te papierki żółte. No i w 15 minucie tego meczu, zgodnie z zapowiedzią speakera, pojawi się na tej trybunie, na której też ja jestem, niebiesko-żółta flaga Ukrainy. Akurat na naszych stanowiskach dziennikarskich takich papierków nie ma, więc my będziemy taką trochę, zależnie jak to ubrany, no tak najczęściej to jesteśmy ubrani, więc my będziemy, nie wiem co symbolizować, będziemy taką wyrwą w tej fladze Ukrainy. Oczywiście solidaryzujemy się też z naszymi sąsiadami, którzy mają naprawdę wielkie problemy. Tragiczna ta sytuacja z agresją rosyjską. Zresztą tak od razu zapowiem, że w sobotę, w niedzielę będzie trochę o tym na naszej antenie również, bo razem z Wojtkiem i Zasią Szubzdami jedziemy na przejście, jedno z przejść granicznych Polski z Ukrainą.
No i spróbujemy tam troszkę pomóc i też troszkę poopowiadać o tym, co się tam dzieje, jak ludzie sobie radzą w tej naprawdę bardzo kryzysowej sytuacji. Ale wracamy do gry. 15 minuta meczu. Jagiellonia gra w Mielcu ze Stalą 0-0. Teraz Stal rozgrywa tę piłkę spokojnie na własnej połowie. Matras w lewą stronę do Gettingera. Pokazał mu się Domański, ale piłka przechwycona przez Przykryla i sfaulowany Tomasz przez właśnie Grzegorza Domańskiego. I mamy Macieja, przepraszam, Urbańczyka, a nie Grzegorza Domańskiego. I mamy rzut wolny dla Jagiellonii. Zresztą u Domański też jest Maciej, a nie Grzegorz. Grzegorz Urbańczyk, Maciej Domański, Maciej Urbań, Grzegorz Tomasiewicz. Jagiellończycy piłkę oddali jakoś tak bardzo szybko rywalom. Tam znalazł się Arkadiusz Kacprykiewicz. Piłkę podał do bramkarza, do Rafała Strączka. Ten atakowany przez Piszka kopnął na naszą połowę. No i teraz już rzeczywiście obserwujemy tę flagę Ukrainy złożoną z kartiną. No ja już teraz właściwie przez chwilę mogę pomilczeć tylko, bo to będzie mój najlepszy komentarz. Jagiellończycy wrócili na połowę drużyny z Mielca, ale niestety znowu kolejne podanie teraz Orwańczuka niedokładne do Rafała Strączka. Matras, Kasperkiewicz, spokojnie Mielczanie znowu od środka w lewo do Gettingera. Ten na linii środkowej zatrzymany przez Przykryla, ale jeszcze zdążył podać do Domańskiego. Domański sfaulowany przez naszego Miłosza Matysika. Śnieg w Mielcu pada. 16 minut gry za nami. Wynik ciągle taki jak na początku, czyli Stal 0. Jagiellonia 0. Po jednej sytuacji niewykorzystanej postrzała głową u nas Piszczka, u nich Matrasa obok bramki. No i potem ten taki bardzo głupi błąd Rafała Strączka, bramkarza Stali, który bawił się we własnym polu karnym z naszymi zawodnikami. No i skończyło się prawie robi różnicę bramką dla Jagiellonii. Białystok zablokowany strzał Pospisila. Teraz Christian Gettinger będzie wrzucać piłkę z rzutu wolnego ze środka naszej połowy po lewej stronie boiska na 16 metr w te okolice. Walka o górne piłki trwa. Czy tam było dotknięcie naszego zawodnika, czy nie, to nie wiem. W każdym razie Mateusz Żyro piłkę przejął po drugiej stronie pola karnego. Piłka w 16, wsadził tam nogę jeden z naszych zawodników, chyba był to Taras Romańczuk. I jest rzut rożny dla zespołu Stali Mielec. Po lewej ręce Zlatana Elomerowicza. Ta piłka będzie rozgrywana teraz znowu do naszego pola karnego i patrzę, sporo tych biało-niebieskich strojów piłkarzy Stali Mielec. Trzej poza, bramkarz poza, więc pięciu w polu karnym, bo jeszcze przecież ktoś tam musi tę piłkę wybijać. Czterech poza, sześciu w środku. No i bramkarz na połowie drużyny z Mielca. Piłka dogrywana przed pole karne. Tutaj ruszył Steczyk, ale wyblokowany. Musi zagrać z powrotem do, zdaje się, Domańskiego. Teraz piłka znowu w pole karne, ale to spokojnie na linii łapie Zlatan Elomerowicz, chociaż atakowany tam przez dwóch zawodników. Nie było w polu karnym teraz na własnej połowie zasadniczo dwóch obrońców drużyny z Mielca. Jagiellończycy to wykorzystali, szybko przenieśli grę pod pole karne drużyny z Podkarpacia. Tutaj Fiodor Czernych zagrywał do Romańczuka. Romańczuk rozciągnął grę w lewą stronę do Bojana Nasticza, ten do Martina Pospisila. Taki troszeczkę hokejowy zamek ustawiliśmy przy polu karnym rywali. Jest Mystkowski, ale niestety bardzo szybko piłkę traci. Swoją drogą Mystkowski właśnie w tamtym meczu wspomnianym przeze mnie na początku 1-3 przegranym zdobył piękną bramkę po rzucie rożnym strzałem zza pola karnego. Znowu Mielczanie na naszej połowie. Jest ten najmniejszy chyba na boisku Grzegorz Tomasiewicz do Dominika Steczyka. Steczyk, lewa strona pola karnego, a łamie akcję do środka. Blokowany, obraca się, kręci się wokół własnej osi jak taki trochę bączek. I jeszcze kółko w prawo. Piłka zagrana w środek pola karnego. Trochę chaosu w naszym polu karnym. Odbija się ta piłka jak we fliperze. Kiedyś starsi kibice pamiętają taką grę zręcznościową. Właściwie trochę zręcznościową, trochę szczęścia tam trzeba było mieć, żeby wygrać jakieś pieniądze. No w każdym razie Jagiellończycy teraz już piłkę odebrali rywalom przed naszym polem karnym. Oliver Wojciechowski faulowany, ale sędzia puścił grę. To może być dobra okazja dla Jagi. Ruszamy do przodu. Jest Fiodor Czernych, rozpędza się, ależ gdzieś on tam poszedł z tą piłką. Ruszył do przodu, jednego zawodnika przydolował, drugiemu z Mielca oddał piłkę. No już nie chce mi się powtarzać co mecz tego samego frazesu. Właściwie już, że to już nie ten sam Fiedzia, co był kiedyś w Jagiellonii. Nie ma tej dynamiki, nie ma tego przyspieszenia. No trzeba powiedzieć, że to nie jest już tak groźny piłkarz jak kiedyś w Jagiellonii, a wszystko jedno wychodzi w podstawowym składzie i to też świadczy o mizerii Jagiellonii Białystok w ofensywie.
Tutaj nie ma dużego wyboru trener Piotr Nowak, sprowadzony właśnie Filip Piszczek, ale o tym może za chwilę, bo teraz trzeba się bronić. Dobry powrót jest Bojana Nasticza, zabrana piłka rywalowi przed polem karnym, wybijamy na środek, ale to tak na oślep, tu żadnego z graczy Jagiellonii nie ma. Filip Piszczek najbliżej, ale też bliżej był numer 21 w Stali Mielec, czyli Mateusz Matras. Piłka do Urbańczyka. Urbańczyk wszerz boiska do Marcina Flisa. Flis z lewej strony ma Steczyka, piłka na głowę naszego Martina Pospisila. Dobry powrót Pospy do defensywy. Trzeba powiedzieć jasno, że Pospisil bardzo dobrze radzi sobie w ostatnich meczach w defensywie, ale od niego oczekiwalibyśmy też gry do przodu, jakichś fajnych podań sensownych. Tymczasem ruszył na przebój, kilkadziesiąt metrów przebieg z piłką na połowę rywali. Oliwier Wojciechowski, 16-latek z Jagiellonii, faulowany na środku, właściwie blisko koła środkowego. Oliwier jak taki synek przez ojca Tarasa Romańczuka, postawiony do pionu. Już wszystko w porządku z młodym piłkarzem z Białegostoku. Jagiellonia rozpoczęła rzutem wolnym. No, wyrównany ten mecz po 20 minutach. Jagiellonia remisuje w Mielcu ze Stalą 0-0. No i Jagiellonia próbuje znowu atakować. Teraz lewą stroną. Teraz jakieś wspólne zawołania kibiców z Białegostoku i z Mielca. Au, 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 to zrozumiałem, ale co krzyczyli kibice z Białegostoku? Nie wiem, czy to chodziło o jakieś wilcze tropy, czy żołnierzy wyklętych, nie mam pojęcia. W każdym razie au, 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 zrozumiałem, ale co krzyczeli kibice po drugiej stronie, kibice z Białegostoku, to tego nie. 21 minut prawie gry za nami. Znowu Stal spokojnie od własnych linii defensywnych, od Matrasa, od Kasperkiewicza. Piłka na środek do Urbańczyka. Urbańczyk powstrzymany, czysto pokazuje sędzia i jeszcze utrzymali się piłkarze z Mielca przy piłce. Był Urbańczyk, był Sitek, piłka teraz na lewo do Flisa. Znowu pole karne, znowu pole gry, czyli połowa Stali, Mielec, Gettinger pod własne pole karne do Flisa. Flis we własne pole karne do Strączka. No i zobaczymy, czy Strączek teraz będzie się bawił z Pospisilem. Nie bawił się, zagrał od razu do przodu, ale prosto na głowę Nasticza. Nastić okazał się dżentelmenem. Jak on nam za darmo, to my im za darmo. No i przeholował tę piłkę Matras kilka metrów do przodu, do Tomasiewicza. Tomasiewicz w lewą stronę do Gettingera. Ten przed polem karnym jest przy Gettingerze, przykryl piłka odbita od nóg naszego zawodnika i wychodzi za linię końcową boiska. W 22 minucie Stal Mielec ma rzut rożny. No i powoli maszeruje do narożnika boiska. Zdaje się tym razem nie Maciej Domański, a wyższy od niego rzeczywiście lepiej zbudowany Krystian Gettinger. Podnosi prawą dłoń, zawodnik lewonożny, będzie tutaj tę piłkę odkręcał niejako od bramki Jagiellonii Białystok. Przyczajony na linii bramkowej, może troszkę wyżej. Drugi metr, trzeci przed bramką Zlatan Alomerowicz. Piłka zagrana na dalszy słupek, na głowę naszego zawodnika. Wybijemy tę piłkę, Mystkowski, a jeszcze był jakiś tam spalony. Czy piłka wyszła? A nie mogło być spalonego. Z rzutu rożnego spalonego raczej nie może być. Natomiast pokazał sędzia, że piłka wyszła łukiem za linię końcową, wróciła w pole karne. No i wtedy tam przejął to nasz obrońca. A zatem aut bramkowy dla Jagiellonii Białystok po niedobrym wykonaniu rzutu rożnego przez Krystiana Gettingera. Teraz ze środkowej linii Gettinger podał piłkę w nasze pole karne do Zlatana Alomerowicza. Zlatan na czarno i z czerwonymi elementami, a jego vis-a-vis Rafał Strączek na czarno z białymi elementami. Zmusili teraz rywale z Mielca naszego bramkarza do złego wybicia. Zlatan teraz kopnął niewidzialną piłkę we własnym polu karnym. To taki objaw złości, frustracji. No ale to nie był jakiś tam największy błąd. Mogło być coś naprawdę dużo gorszego niż wybicie piłki w aut. Nie ma czym się aż tak bardzo przejmować. Strączek, bramka Stali w prawą stronę do Matrasa. Do Żyry, przepraszam, ten znowu we własne pole karne do Strączka. Strączek pokazuje, że nie bardzo ma komu grać. Filip Piszczek teraz powoli do niego się zbliża. Zagrał więc w prawą stronę do Arkadiusza Kasperkiewicza. Kasperkiewicz przedryblował tutaj naszego Filipa Piszczka i zagrał w lewą stronę przez całą szerokość boiska do Marcina Flisa. Marcin Flis do Gettingera, ten znowu do Flisa. Uspokoiło nam się to spotkanie. Pierwsze minuty tak do 10, 12, może 15. To były takie próby pressingu jednej czy drugiej drużyny na połowie rywala, a teraz Jagiellończycy cofnęli się, troszkę chcą jakby podpuścić graczy z Mielca bliżej własnej bramki, przejąć piłkę, zagrać jakiś kontratak. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Na razie piłka przejęta, tylko czy kontra z tego będzie? No nie, mało nas z przodu i piłkarzy z Mielca na własnej połowie też sporo. Przykryl faulowany na połowie drużyny przeciwnej, niezadowolony z gwizdka sędziego, z decyzji arbitra Jarosława Przybyła z Kluczborka Krystian Gettinger.
ale Jagiellończycy wykonali ten rzut wolny z połowy rywali na własną. Mistkowski pokazał się do gry na linii środkowej. Tutaj gra Wszerz do Nasticia. Nastić do Czernycha. Czernych pokazuje się do gry. Jest Piszczek, zagrał na wolne pole, tylko akurat tam, że nie było Czernycha. Ruszył jeszcze do boju Bojan Nastić, ale Mateusz Żyro tam zdaje się tę piłkę przejął. Tylko czy teraz jej nie odbierzemy rywalom przed polem karnym? Nie udało się. Maciej Urbańczyk zagrał w prawo. No i teraz Stal ma trzech zawodników z przodu, ale my też wracamy czterema. Już atak pozycyjny musi ustawić Stal, bo już nie ma przewagi. I jeszcze Jagiellonia piłkę zabiera. Sędzia pokazuje, że jest rzut wolny dla Jagiellonii. Tam padli dwaj zawodnicy, jeden z Jagi, jeden z Mielca. No i sędzia Jarosław Przybył był blisko, uznał, że to piłkarz Stali. Zdaje się, że Maciej Urbańczyk zahaczył nogi naszego gracza, Bojana Nasticia, jeśli dobrze widzę. I jest rzut wolny dla Jagiellonii Białystok. Bojan już się pozbierał, klepnęli sobie tutaj po przyjacielsku z graczem mieleckiej Stali, bo przypadkowe było to zderzenie dwóch zawodników. Sędzia orzekł, że przewinienie było po stronie Sitka. To był Mateusz Sitek, a nie Maciej Urbańczyk. Jagiellończycy rzut wolny wykonali. Trochę tutaj nerwowo rozgrywamy tę piłkę na własnej połowie. Zmuszają nas rywale do wybicia takiego trochę chaotycznego, ale się udało przejąć na środku przez Pospiszyla do Romańczuka, ten do Mystkowskiego. Wybijali rywale piłkę spod nóg Mystka, ale trafiła do Tarasa. Teraz do Bojana Nasticia, ten na środek naszej połowy do Michała Pazdana. Michał zamarkował zagranie w prawo, zagrał w lewo do Mystkowskiego. Mystek niestety do tyłu gra. Próbujemy wyjść spod pressingu rywali, może się uda. Fiodor Czernych, ale znowu niedobre to zagranie. Znowu piłka uciekła mu spod nogi. Michał Pazdan naprawia jego błąd. Piłkę zabiera na naszej połowie do Romańczuka. Cofnęci teraz całą drużyną niemal piłkarze mieleckiej Stali na własną połowę. Kończy się 26. minuta gry. 27. właśnie się zaczęła. Stal 0, Jagiellonia 0. No i po tych początkowych strzałach głową u nas niecelnym Piszczka, u nich Matrasa. Jakaś ta gra się uspokoiła. Teraz piłka zagrana w pole karne do Filipa Piszczka. Czy tam nie było spalonego? Nie wiem, ale gra toczy się dalej, więc na razie sędziowie nie reagują, no i chyba nie będą reagować. Chyba że Jagiellonia by strzelił bramkę, to może by to sprawdzali, bo ja miałem wrażenie, że był spalony. Rywale to wybili przed pole karne, ale myśmy to zebrali. Jest Oliver Wojciechowski. Aj, do tyłu gra tę piłkę do Matysika. Matysik niepotrzebnie się zabawia. Zdarza się mu takie właśnie zagranie i teraz co się dzieje? No, znakomicie wyszedł z bramki Alomerowicz, ale teraz bramka jest pusta. No, zdążył już wrócić, a tę piłkę przejął Maksymilian Sitek. Mógł z pierwszej ładować gdzieś tam z 45 metrów, bo nie było w bramce Alomerowicza, ale już wrócił, a piłkarze z Mielca nawet te piłki nie wprowadzili w pole karne. Jest Flis ze 30 metrów od bramki w kierunku Steczyka. Nie, to nie był Steczyk, to był Gettinger. Przełożył sobie piłkę za polem karnym na prawą nogę. Ta jego słabsza noga, państwo słyszą brawa, ale to takie brawa nie na nagrodzenie gola, a oddanie strzału, a w międzyczasie przestało już tak bardzo, bardzo, bardzo gęsto sypać w Mielcu. Już tak delikatnie znowu tylko pruszy, także śniegu nam tutaj nie napada na boisko. Te warunki będą dobre. Wiatru de facto nie ma. Spokojniutko. Zresztą widać to po tych opadach śniegu. One były takie, jakby ktoś wytrzepał poduchę gdzieś tam w sobotę podczas sprzątania i powiesił na balkonie i trochę tego pierza zawsze tam poleci. Ale to praktycznie tak od góry do dołu pionowo spadało bez jakichś zawirowań. Tak właśnie ten śnieżek tutaj sypał, sypał. Teraz już bardzo, bardzo rzadziutki. Za chwilę pewnie znowu przestanie. No i mamy którą minutę? 28. minutę meczu w Mielcu. Warunki poprawiają się, wynik się nie zmienia. 0-0 remisuje Stal z Jagiellonią. No i to jest taki wynik, jak na razie, który odzwierciedla to, co się dzieje na boisku. Po jednym, no teraz Gettinger też oddał niecelny strzał. Nie był to znowu jakiś bardzo groźny strzał. Kibice dali brawo, ale to za decyzję bardziej niż za wykonanie, więc jak na razie bez celnego strzału de facto jedni i drudzy. No może na początku tam była interwencja Alomerowicza w naszym polu karnym, ale nie udało się rywalom zmusić naszego bramkarza do błędu, a teraz mamy... Tak, tam była sytuacja, przypominam sobie teraz Domańskiego, który ograł w polu karnym Miłosza Matysika, uderzył w bliższy róg bramki Zlatana Alomerowicza, ale Zlatan spokojnie to obronił, więc tych sytuacji Stal może i miała ciutkę więcej, jedną, dwie więcej. Jagiellonia na razie, no, poza pierwszą minutą niecelnym strzałem głową Filipa Piszczka nie zagroziła Rafałowi Strączkowi, raz sam sobie zagroził, strzał Pospiszyla zablokowany, no a teraz na wprost bramki, może nie na środek bramki, wprost środka bramki, a tak na prawy słupek bramki Stali Mielec
Mamy rzut wolny dla Jagiellonii Białystok, około 40 metrów od bramki. Mystkowski, ojej, strzelił w mur, który stał od niego w tej przepisowej odległości ustawiony, więc zamach był ogromny, rozpęd wielki, a strzał tragiczny. Jagiellończycy zagrali w międzyczasie do bramkarza, piłkę próbuje tutaj rozgrywać Oliwier Wojciechowski, faulowany przez Krystiana Gettingera w międzyczasie na naszej połowie. 30 minuta gry za chwilę się skończy. Jagiellończycy remisują w Mielcu ze Stalą 0-0. Niby jedną sytuację Stal stworzyła sobie więcej, niezbyt też groźną, więc ten wynik 0-0 jest jak najbardziej zasłużony. Wynik remisowy jest jak najbardziej zasłużony, no bo mogło tu być równie dobrze na przykład 1-1. Piłkarze z Mielca do własnego bramkarza, ten natychmiast na naszą połowę. Tutaj walczy Gettinger, Domański też jest. Jest przed polem karnym Miłosz Matysik, który przejął podanie rywali. Przed chwilą piłkę stracił, teraz ją odzyskał do Romańczuka. Romańczuk holuje w szerz boiska i krótko w lewą stronę do Bojana Nasticia. Ten do przodu do Mystkowskiego. Gdzie jest Fiodor Czernych? No jest tam z drugiej strony boiska. Ten Czernych przejął piłkę, rusza z nią do środka i podaje na połowę Jagiellonii. No nie mamy czym straszyć tak naprawdę w tej drużynie z Białegostoku. Martin Pospisil piłkę rozgrywa w środku jeszcze całkiem nieźle, ale do przodu tych podań takich otwierających bramkę, drogę do bramki rywali nie daje. Skrzydła nam średnio funkcjonują. No cóż, no znowu Czernych przegrywa walkę o pozycję. Tylko tyle z tego dobrego, że uprzedzający go Arkadiusz Kasperkiewicz wybił tę piłkę w aut, więc utrzymujemy się z piłką na połowie drużyny przeciwnej. Kwadrans do końca podstawowego czasu pierwszej połowy meczu w Mielcu. Stal Jagiellonia 0-0, piłka z autu, jest Czernych, walczy, podaje do Nasticia, Nastić niestety do rywali, Matras wybija na środek, tutaj Michał Pazdan wygrał główkę z rywalem, podał do Romańczuka, Romańczuk na trochę na walkę, na wysokość dachu stadionu Stali Mielec, ale też w aut, piłka zostaje wprawdzie na połowie rywali, ale to oni ją teraz mają. Jest Urbańczyk, bierze na siebie Romańczuka, podaje do tyłu do Żyry. Żyro naciskany przez Nasticia. Dobrze tutaj zmuszamy do teraz gry do własnego bramkarza rywali. Strączek już nie bawi się. Wali piłkę na oślep do przodu. Na głowę do Nasticia. Ten w kierunku Mystkowskiego. Mystek był na spalonym, ale piłki nie przejmował. Jest Wojciechowski. On akurat pasuje tutaj wzrostem do tych najmniejszych na boisku Mielczan, czyli Sitka, Domańskiego, Tomasiewicza czy Urbańczyka. Znowu rywale piłkę grają na naszą połowę. Teraz Michał Pazdan troszeczkę się pomylił. No i jedzie trzech graczy z Mielca, ale Pazdan próbuje to naprawiać. Zmusił do zatrzymania akcji Urbańczyka i już piłka zagrana na drugą stronę. Tutaj jest, zdaje się, Tomasiewicz. Tomasiewicz przekłada piłkę na prawą nogę przed pole karne. Dom Sitek zatrzymany przez Pazdana. Chciał dryblować. Michał się na to nie dał nabrać. Ale my znowu wybijamy tę piłkę na oślep. No nie jest to dobra gra drużyny z Białegostoku, jeśli chodzi o akcje ofensywne, no ale przynajmniej skutecznie się bronimy, nawet jak rywale złapią nas na jakimś błędzie, to szybciutko tutaj wracamy. Leży jeden z naszych zawodników, piłkarze z Mielca grają dalej, Domański w prawą stronę do Żyry, Żyro schodzi z piłką do Sitka, Sitek znowu w prawą stronę do Domańskiego, sędzia przerywa grę, bo na boisku leżał, ale już nie leży. Przemysław Mystkowski, no i sędzia zagwizdał tutaj przerwę, za chwilę odda piłkę z rzutu sędziowskiego Mielczanom gdzieś tam przy naszym polu gry, a może na środku naszej połowy. Oczywiście Mielczanie niezadowoleni z tego powodu, bo oni byli bliżej znacznie pola karnego Jagiellonii niż teraz, kiedy sędzia oddał im piłkę po rzucie sędziowskim właśnie. Zagrali Mielczanie na własną połowę, Matras, on lubi taką piłkę daleką rzucić w prawo lub w lewo, tym razem jednak zagrał krótko do chyba tam Urbańczyka, ten do Steczyka, Steczyk w lewą stronę do Tomasiewicza, Tomasiewicz ma przy sobie Miłosza Matysika, Tomasiewicz strzał po ziemię, odbita piłka przed nasze pole karne, no teraz Mielczanie zamykają nas w naszym polu karnym, ale pomylił się Flis, no takie przyjęcie typowe z polskiej ligi, zupełnie do niczego. Jagiellonia odzyskała piłkę, ale sam Filip Piszczek jest na połowie rywali przeciwko czterem graczom, Matras zabrał mu tę piłkę z największą łatwością, ale teraz oddał do Olivera Wojciechowskiego, ale Oliver faulował zdaniem sędziego Macieja Urbańczyka na połowie Stali. Chaos znowu się stworzył na tym boisku. Początek całkiem obiecujący z jednej, drugiej strony, ale tak od 15 minuty mniej więcej to już takiej więcej walki chaotycznej. Zresztą, czego my się tu spodziewaliśmy? Trener Piotr Nowak, trener Jagiellonii Białystok, sam przed tym meczem powiedział, że tutaj trzeba na początku wybiegać przewagę motoryczną, uzyskać taką przewagę fizyczną, troszeczkę stłamsić może fizycznie zawodników drużyny przeciwnej. Dopiero wtedy uda się w piłkę łatwiej pograć, no ale na razie to tłamsimy się nawzajem, a tej gry ani na jotę. Znowu strata Czernycha, chociaż podanie było złe.
Kasperkiewicz do Mańskiego. Domański króciutko w prawą stronę, zdaje się tam do Sitka. Sitek do środka, do Tomasiewicza. Znowu są przed naszym polem karnym. Kasperkiewicz do Urbańczyka. Ten do Flisa. Już zatrzymany ten atak na środku naszej połowy. Dużo podań Mielczan między ich zawodnikami. Ale do pola karnego ciągle się nie zbliżają. Teraz dopiero jest Żyro. Powstrzymany dobrym wejściem przez chyba Mystkowskiego. I będzie out czy rzut rożny dla Stali Mielec. Chyba będzie to out w 35 minucie spotkania przy wyniku 0-0. Śnieg znowu tak jakby trochę intensywnie, ale już nie takimi wielkimi, pięknymi, płynącymi płatkami, a tak bardziej zdecydowanie mniejszymi, mniej przyjemnymi dla oka. Znowu cała drużyna Stali poza bramkarzem Rafałem Strączkiem na naszej połowie. Będzie pewnie wrzutka w pole karne, poszukanie jakiegoś tam wysokiego zagrania. Skacze Michał Pazdan, wygrywa pojedynek, ale rywale zamknęli nas teraz przed naszym polem karnym i w 16 zepchnęli całą Jagę do pola karnego. Calutka Jagiellonia teraz w polu karnym, znowu piłka w 16. Oj, tam jakieś zamieszanie, odbiła się piłka od nogi Tomasiewicza, ale on tyłem stał do bramki, zupełnie nie widział, że piłka mu się odbija od nogi i wpadła prosto w ręce Zlatana Alomerowicza. O, taka przypadkowa, bilardowa sytuacja Tomasiewicza. Bez konsekwencji. Alomerowicz od razu do linii środkowej w prawą stronę do przykryla. Ten do Wojciechowskiego. Wojciechowski z pierwszej w kierunku Pospisil, ale tylko w kierunku, bo podał do Gettingera. Gettinger do Urbańczyka. Urbańczyk rozciągnął grę w prawą stronę do Mateusza Żyry. Mateusz przedryblował tutaj Czerny. Pnął od tyłu w głowę Filipa Piszczka. Oczywiście piłka uderzyła, a nie but. Jagiellonia znowu piłkę straciła. Matras do przodu. Piłka oddana nam przez rywali de facto za darmo. Pazdan do własnego bramkarza, rusza do naszego Alomerowicza Steczyk, więc piłka w lewo. Tutaj od razu, nie bawiąc się, zdaje się, Czernych zagrał do przodu. No ale też to podanie niecelne, takie no swowadzające, aby piłki nie stracić. Kasperkiewicz znowu z linii środkowej we własne pole karne zagrał do Rafała Strączka. No i tak ta gra układa się, a raczej nie układa się ani jednej, ani drugiej drużynie. Dużo biegania, dużo niecelnych podań, dużo chaosu. Może ostatnie minuty to taka lekka przewaga zarysowuje się tutaj Stali Mielec, ale też nic z tej przewagi nie wynika. Znowu rywale grają do własnego bramkarza. Strączek atakowany, piłkę podał spokojnie do środka na własną połowę do Urbańczyka. Ten do Steczyka, ale dobre znowu wyjście z własnego pola karnego Zlatana Lomrowicza. Podanie, a właściwie wybicie piłki na aferę, na bieżnię okalającą tutaj boisko stadionu Stali Mielec. No i Stal ma oczywiście out po lewej stronie boiska, blisko linii środkowej. Gettinger do tyłu, na własną połowę do Flisa. Flis rozejrzał się w lewo, kopnął piłkę w prawo do Kasperkiewicza. Arkadiusz Kasperkiewicz, krosowe podanie, czy też w prawą stronę? Tak, wybrał w prawą stronę do Mateusza Żyry. Ciągle na własnej połowie Stal piłkę rozgrywa. Podłączył się tutaj do gry na środku własnej połowy Mateusz Matras. Dostał podanie krótko do Urbańczyka, ten naciśnięty przez Romańczuka. No, teraz piłkę wybrał Urbańczykowi, ale wcześniej go nieprzepisowo odepchnął. 38 minuta gry na stadionie Mieleckiej Stali. Stal 0, Jagiellonia 0. Piłka znowu zagrana z rzutu wolnego w nasze pole karne na głowę do Michała Pazdana. Michał do kogo? Do Nasticia. Nastić do Czernycha. Czernych piłkę stracił. Odzyskali to białostoczanie. Piłka na środek na Piszczka, no ale on cóż, zastawia się i przegrał tutaj pojedynek fizyczny zdecydowanie z Mateuszem Matrasem. Rywale w naszych zawodników kopią. Wraca piłka szczęśliwie do Flisa, która odbiła się od Pospisila. Flis do własnego bramkarza. Strączek przez linię środkową w prawo. Tutaj nie miał prawa wygrać zawodnik Stali z naszym. Walka o górną piłkę. Sędzia pokazał, że był faul Bojana Nasticia, no ale Bojan tutaj piłkę zagrał głową zdecydowanie. I to tak mocno zagrał głową, że ta poleciała dobrych 30 metrów w powietrzu. A że tam nawinął się troszeczkę tak trochę w bieg pod Nasticia jeden z tych niskich zawodników Stali. No to sędzia pokazał, że to było zbyt ostre wejście Nasticia i żółta kartka naszego zawodnika. A tym, który ucierpiał, był, zdaje się, Mateusz Sitek. Maksymilian Sitek, przepraszam, zaraz zobaczymy, któż tam. Zdaje się, że on, w każdym razie Bojan Nastić zarobił żółtą kartkę za faul. Przeprosił teraz Bojan tego właśnie zawodnika, który tam ucierpiał. To był rzeczywiście Maksymilian Sitek. No i gracze z Mielca zaczęli rzutem wolnym, ale znowu na własną połowę. Matras do środka do Domańskiego. Domański przed własne pole karne do Flisa. Flis naciskany przez Pospisila do Gettingera. Piłka zagrana w kierunku naszych piłkarzy. Przejął to Matysik do Oliwiera Wojciechowskiego. Dobrze uwolnił się spod ręki rywali.
Teraz Pospisil do Przykryla, prawa strona pola karnego, Przykryl do linii końcowej, za mocno ta piłka wypuszczona przez Tomasza, ale to wszystko też zasługa Mateusza Matrasa, który doskoczył do Przykryla, doskoczył, na tyle mocno go przestraszył, że tę piłkę zagrał sobie za daleko Tomasz Przykryl. Fajnie to wyglądało w początku, kiedy wymieniliśmy cztery podania, Matysik, Wojciechowski, Pospisil, Przykryl, no i potem skończyło się niedobrym wypuszczeniem piłki za linię końcową Tomasza. I rywale mają aut bramkowy, rozegrali znowu we własnym polu karnym, zabawiają się tam z naszymi zawodnikami. Cóż z tego wyniknie? Zabierzemy im tę piłkę czy nie? No nie zebraliśmy, wyszli spod pressingu piłkarze z Mielca, ale teraz zatrzymali na środku boiska faulem, znaleniem sędziego. Znowu piłkarz Stali Mielec, chyba tam Maciej Urbańczyk, znowu poturbowany. Teraz Urbańczyk bez konsekwencji, żółtej kartki nie ma. Za chwilę rozpocznie się 41. minuta gry na stadionie w Mielcu. Jagiellonia remisuje ze Stalą 0-0. A teraz piłka na połowie rywali. Domański do tyłu do Flisa. Flis przyjął na raz. Na dwa ruszył do przodu. Goni go Filip Piszczek. Podaje do Gettingera. Gettinger ładnie to przepuścił do Domańskiego. I już jest Domański za wystawioną pola karnego. Zagranie w 16. I interwencja naszego obrońcy. Piłka wybita przez Bojana Nastlicia chyba, i to prawą nogą, taka, że przy odrobinie pecha mogłaby wpaść do własnej bramki, ale panował nad tym chyba Bojan Nastlicz. Fajna akcja Stali Mielec lewym skrzydłem, tutaj bardzo mądre zachowanie Gettingera. Przepuścił piłkę między nogami, uruchomił w ten sposób po lewej stronie boiska Domańskiego, Domański w pole karne. No i interwencja Bojana Nastlicza zapobiegła tutaj jakiemuś nieszczęściu być może. W każdym razie rzut rożny dla Stali Mielec, to jest 41. minuta gry. Christian Gettinger znowu będzie lewonożny gracz Stali. Tę piłkę odkręcał od bramki drużyny z Białegostoku. Teraz dwie dłonie uniesione Christiana Gettingera i zobaczymy, co z tego tutaj wyniknie. Piłka daleko za lewy słupek naszej bramki. Tutaj Pazdan, piłka do Mystkowskiego. Mystkowski na środek do Olivera Wojciechowskiego. No Oliver ruszył sam do kontry. Ojejku, jejku, jejku, no co to było za zagranie? Nie było nikogo z przodu, kompletnie z Jagiellonii, a Wojciechowski nawet nie dryblował, on po prostu kopnął piłkę, nie patrząc w drugą stronę, czy tam ktoś jest, czy tam ktoś nie ma, kogoś nie ma. No byli oczywiście piłkarze Stali, kompletnie beznadziejna strata, jakaś zupełnie, nie wiem, jakby mu siły zabrakło, jakby już miał dość biegania za tą piłką, a ledwie przebiegł z piłką z 30 metrów w kierunku bramki Stali Mielec, oddał za darmo. Rywale przejęli. Są na naszej połowie. Christian Gettinger znowu do Domańskiego. Domański z lewej strony pola karnego. Drybluje do środka. Nie, wycofuje piłkę. Dobry powrót Oliwiera Wojciechowskiego. Do tyłu do Gettingera. Znowu piłka do Domańskiego. Ten do sędziego. Sędzia sfaulował Marcina Flisa. No i co właściwie? Sędzia zagwizdał co? Swój własny faul? Nie rozumiem, co to ma być niby. Pokazuje, że piłkę odda Stali Mielec. No zabawna sytuacja. Marcina Flisa sfaulował sędzia. Jarosław Przybył zagwizdał własny faul i oddał piłkę rywalom. No, komedia, naprawdę. W tym takim marazmie, który od kilkunastu ładnych minut obserwujemy w grze jednej i drugiej drużyny, zwłaszcza Jagiellonii, bardzo wesoły akcent pod tytułem sędzia Przybył w roli faulującego. Jeszcze gdyby sobie żółtą kartkę pokazał, to w ogóle byłoby bardzo zabawnie. No ale nie pokazał. Jagiellończycy wybijają piłkę znowu na oślep, na środek własnej połowy. Jest Urbańczyk do Tomasiewicza. Tomasiewicz w prawą stronę do Żyry. Żyro i znowu Jagiellonia, no może nie w polu karnym własnym, całą drużyną nie. Teraz wyszła w ogóle za szesnastkę. Odpychamy trochę od własnej połowy na za linię środkową rywali, ale oni znowu grają na naszą połowę, na lewą stronę do Gettingera. Dobre przejęcie Pospisila, tylko co dalej z piłką zrobić? Naciska go Domański, no i fauluje Grzegorz, Maciej Domański, przepraszam, Martina Pospisila. Dokładnie w tym momencie dwie minuty do zakończenia podstawowego czasu gry pierwszej połowy. No i można powiedzieć, że chciałoby się chyba już przerwy w tym meczu, bo przynajmniej Jagiellonia musi sobie pewne rzeczy poukładać. Jak tutaj próbować naruszyć drużynę z Mielca, no bo ta widzi coraz większą niemrawość w poczynaniach ofensywnych Jagi, sama coraz częściej atakuje i może jeszcze bez wielkich, wielkich konsekwencji, bez groźnych strzałów Mielczania, ale jednak posiadają tę przewagę na naszej połowie, mają coraz więcej tych zawodników. No teraz Jagiellonia znowu się wyswobodziła rzutem wolnym po faulu na Filipie Piszczku, ale to na naszej połowie, no i na półtorej minuty przed końcem podstawowego czasu gry w pierwszej części Jagiellonia rzutem wolnym. Rozgrywamy na własnej połowie. Michał Pazdan atakowany przez Sitka do przodu. Na kogo tam? Na Czernycha. Czernych piłkę oddaje rywalom za darmo, ale podał ostatecznie
też niecelnie rywal, do Wojciechowskiego, ten do Romańczuka. Romańczuk w prawą stronę pola karnego, do Przykryla, Przykryl kopnął piłkę za... O, w poprzeczkę trafił, centrostrzał trafił w poprzeczkę, ale piłka wyszła za boisko. Wybijają rywale na naszą połowę, Michał Pazdan tę piłkę oddał im, bo na naszej połowie leży gracz drużyny przeciwnej, tym graczem jest Grzegorz Tomasiewicz. Jeśli dobrze widzę, tak jest, 20 na plecach. Po zderzeniu chyba z Michałem Pazdanem ucierpiał Tomasiewicz. No, trudno się dziwić, Tomasiewicz ma wzrostu naprawdę nie więcej niż 1,60 m. Michał Pazdan z 1,80 m spokojnie. No i też fizycznie mocniej zbudowany, dynamicznie tam wszedł w naszego zawodnika. Ale teraz sędzia oddaje piłkę naszej drużynie z rzutu sędziowskiego, bo to Pazdan jakoby przerwał akcję naszej drużyny, czekając, czy Tomasiewicz będzie zdrów, będzie żyw. Tak się stało, w porządku, wszystko z nim. No więc rozpoczęła się... Już, a właściwie to się za chwilę skończy. 45. minuta meczu, czy jeszcze sędzia coś przedłużył? Nie widziałem, żeby tu kierownik Stali Mielec wychodził do środka i coś sygnalizował, więc za chwilę to spotkanie powinno się w pierwszej połowie zakończyć i właśnie się zakończyło. Ani jednej doliczonej minuty. Po mizernym widowisku w Mielcu Stal remisuje w pierwszej połowie z Jagiellonią Białystok 0-0. Usłyszymy się mniej więcej za 15 minut. Jerzy Kułakowski, witam po przerwie ze stadionu Stali Mielec. Druga połowa spotkania 24. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gospodarze podejmują Jagiellonię Białystok. Do przerwy niewiele emocji, więcej walki i chaosu i wynik 0-0. W drugiej połowie zobaczymy, jak to będzie dalej. Na razie widać trenerzy obu drużyny, Piotr Nowak z Jagiellonii i Adam Majewski ze Stali, zadowoleni z tego, co pokazywali ich piłkarze, więc bez żadnych zmian kadrowych obie drużyny, przypomnę, Jagiellonia w składzie: Alomerowicz, Przykryl, Pazdan, Matysik, Nastić, Romańczyk, Pospisil, Czernych, Wojciechowski, Mystkowski i Piszczek. Natomiast Stal w bramce: Strączek, a dalej Kasperkiewicz, Matras, Flis, Żyro, Urbańczyk, Tomasiewicz, Steczyk, Gettinger, Sitek i Domański. Drugą połowę rozpoczną piłkarze w biało-niebieskich strojach. I o, właśnie rozpoczęli Stal Mielec, to znaczy sędzia Jarosław Przybył też, ten sam co przed przerwą sędzia z Kluczborka. Rywale od razu oddali nam piłkę na początek tej połowy, ruszył do przodu Czernych, ale brak w tym jego biegu w kierunku pola karnego rywali dynamiki, zdążyli dopaść do niego rywale, wybili piłkę na aut, no i przerwana akcja Jagiellonii. To jest 20 sekunda w tym momencie za nami meczu w drugiej połowie, Jagiellonia na połowie drużyny przeciwnej. Bojan Nastić po lewej stronie, piłka do Martina Pospisila. Ten dobrze uwolnił się spod opieki Kasperkiewicza, ale nie daruje jeszcze w tej akcji zawodnik gospodarzy. No i okazało się, że to on był górą w tej sytuacji, dlatego że piłkę odbił ostatecznie od nogi Martina Pospisila. Ta wyszła za linię końcową boiska i mamy aut bramkowy dla Stali Mielec w 46. minucie gry. Jagiellończycy zostali na połowie drużyny przeciwnej. Rafał Strączek rozgląda się, komu tutaj podać. W polu karnym nie grał, kopnął na środek. Prosto na głowę Tarasa Romańczuka. Romańczuk do Flisa, a Flis do Romańczuka. A Romańczuk do Gettingera. Gettinger głową do własnego bramkarza, więc tutaj Strączek może spokojnie tę piłkę łapać w rękawice, ale przyjął nogą. Teraz, kiedy podbiegł do niego delikatnie Filip Piszczek z Jagiellonii, no to Strączek piłkę złapał i spokojnie ją potoczył w polu karnym do Kasperkiewicza, ten w prawą stronę do Żyry. Żyro atakowany przez Czernycha. Tutaj Fiodor powalczył, ale dał się ograć niestety. No i Mateusz Żyro do linii środkowej. Zagranie takie, w sumie nie wiadomo do kogo. Tutaj Pazdan wygrał pojedynek ze Steczykiem opozycję. Piłka wybita na środek boiska. Przejął to Matras głową do Kasperkiewicza. Kasperkiewicz na połowę Jagiellonii do Steczyka. Steczykowi piłka uciekła. Przejął to Wojciechowski. No i zobaczymy, co Oliwier teraz wymyśli. Podał w lewą stronę do Czernycha. Czernych za plecy rywali do Pospisila, przy nim Matras. Wywrócili się obaj i sędzia pokazuje, jest rzut wolny dla Jagiellonii Białystok. No i to jest boczna linia pola karnego Stali Mielec, więc dobra okazja do tego, żeby dośrodkować piłkę jakoś precyzyjnie. No jak tam na przykład spisze się w tej akcji Filip Piszczek, nasz zdecydowanie najwyższy zawodnik na boisku w tym momencie. No ale on otoczony takim łańcuszkiem graczy w biało-niebieskich strojach. Tam Kasperkiewicz, Matras, Flis, wszyscy pilnują Piszczka. Więcej dość wysokich nie mamy. No jeszcze jest Miłosz Matysik, może Michał Pazdan też do najmniejszych, najniższych nie należy. Ale generalnie zobaczymy, czy prawa noga i Mystkowski, piłka dochodząca do bramki, może strzał bezpośredni z ostrego kąta, czy też lewa ręka podniesiona Bojana Nasticza i lewa noga, więc piłka odchodząca do bramki Stali. Sędzia gwiżdże. Bojan ruszył, piłkę zawiesił nad polem karnym i bramka dla Jagi! Miłosz Matysik bramkę strzela! On przed tym meczem mówił, że wreszcie kiedyś chce wyskoczyć najwyżej w polu karnym rywali. 48. minuta gry, dośrodkowanie Bojana Nasticza i
17-letni chłopak, wychowanek Akademii Piłkarskiej Jagiellonii Białystok, Miłosz Matysik, debiutanckiego gola w Ekstraklasie zalicza. Piękna historia, cudowna historia tego młodego piłkarza, który miał problemy zdrowotne. Był i jest bardzo utalentowanym graczem. Znakomicie radzi sobie w defensywie. Ma jeszcze takie czasami młodzieńcze odloty w stylu ruszę do przodu, bez głowy, trochę piłkę stracę. Ale teraz znakomicie wyskoczył w powietrzu, najwyżej w polu karnym Miłosz Matysik. Miłosz Matysik w 48 minucie, dalej prowadzenie Jagiellonii Białystok. No i tak opłaciło się powalczyć przed polem karnym rywali, wywalczyć ten rzut wolny z bocznej linii pola karnego. Idealne dośrodkowanie Bojana Nasticza na głowę do Miłosza Matysika i Miłosz daje nam prowadzenie. 17-letni chłopak z Białegostoku. Prowadzimy 1-0 i Miłosz jeszcze bardziej tutaj podbudowany. Będzie w tym meczu, a w międzyczasie żółtą kartkę zarabia Fiodor Czernych. On też wyskoczył, chciał wyskoczyć wysoko do piłki głową, ale przy okazji skasował rywala ze Stali Mielec. No i Fiodor Czernych zapisuje się w protokole. Nie tak, jakbym chciał. Nie tak, jakby się tutaj chciało, żeby Fiedzia się zameldował w tym meczu. Żółtą kartką, no to nie bardzo. Mateusz Żyro w walce o górną piłkę ucierpiał z Fiodorem Czernychem. No i teraz rywale mają rzut wolny. Wydaje się, to nie jest bardzo groźna sytuacja, bo to jest dalej niż środek naszej połowy, blisko w miarę linii prawej boiska. Tutaj obserwuje z bliska tę sytuację trener Stali Adam Majewski. Dośrodkowanie lewą nogą w pole karne Gettingera. Piłka na 12 metrze. Dobrze wyszedł znowu. Matysik głową piłkę wybił. Dobry był w polu karnym. Bramkę strzelił rywali. Teraz odbija piłkę, ale Stal zostaje przy naszym polu karnym. I cóż tam się dzieje? Teraz Romańczuk zabiera piłkę chyba Mateuszowi Żyrze. Jednak wybicie niedokładne. Przed pole karne jest Stal. Teraz doskoczyli nasi zawodnicy bardzo mocno do rywala. Jest piłka w polu karnym, jest pas na strzał, rykoszet i nie zdążył do tej piłki. Wyjechał po takiej fragmencie bieżni chyba tutaj za bramką na poślizgu takim niezłym. Zlatan Alomerowicz, skończyło się rzutem rożnym dla Stali Mielec. Właśnie rozpoczęła się 51. minuta gry. Od 48. Jagiellonia prowadzi w Mielcu ze Stalą. 1-0 po bramce Miłosza Matysika. Christian Gettinger, on też z dość dużym impetem odsuwa gąbkę reklamową pewnego banku, sponsora naszej Ekstraklasy. No i podnosi obie dłonie, lewa noga, piłka dochodząca do bramki Alomerowicza na bliższy słupek. Dobra interwencja Filipa Piszczka we własnym polu karnym. Jeszcze piłka w szesnastkę, któż to tam wybije? O Boże, coś to tam zrobił teraz Mystkowski. Zamiast do przodu daleko, to skiksował w kierunku własnej bramki. Szczęśliwie do przykryla ta piłka trafiła, ale nie wychodzimy. Stal nas zamyka, jesteśmy teraz zmuszeni do głębokiej takiej defensywy, ale też można i złapać się rywali na kontrze. Można, zwłaszcza, że oni mylą się tutaj w rozegraniu. Te piłki grają wszerz i właśnie na swoją też połowę. Kasperkiewicz do przodu. Nie, to do niego piłka miała dojść, ale nie doszło. Jagiellonia to przejęła i jest teraz Żyro, nie Żyro, a Matras w lewą stronę do Tomasiewicza. Przy nim Miłosz Matysik. Miłosz dobrze w defensywie. Jeszcze do Matrasa, jeszcze Flis w polu karnym. Flis obok bramki. No tutaj nawet obrońcy zostali środkowi Stali Mielec w tej akcji. Matras z Flisem rozgrywali tę akcję w polu karnym Jagiellonii. No, trzeba powiedzieć, że postawili wiele na jedną kartę w tej sytuacji mielczanie, bo gdyby tutaj Jagiellonia przejęła piłkę, to na połowie rywali tam były bardzo wielkie dziury w defensywie i można było to wykorzystać, ale to wszystko jest gdybanie, to wszystko jest niestety tylko teoria. Skończyło się niecelnym strzałem Marcina Flisa, a to wszystko było w 52 minucie spotkania. Przy wyniku, przypomnę, bo to bardzo miło się przypomina taki wynik jak ten w tej chwili na tablicy. 1-0 Jagiellonia prowadzi od 48 minuty. W tej chwili żółta kartka dla jednego z członków sztabu szkoleniowego Stali Mielec. Nie wytrzymują tam asystenci trenera Adama Majewskiego. On akurat bardzo spokojnie stoi sobie przy linii. Ogląda to spotkanie. Pieklą się tutaj działacze, trenerzy Stali, dlatego że Alomerowicz jakoby przedłużał tutaj niepotrzebnie przerwę w grze, a on po prostu pokazał, że druga piłka była na boisku, to jeszcze w takim miejscu, że trzeba było po nią po prostu pobiec prawie do chorągiewki, więc co miał zrobić? No w każdym razie ten mecz ciągle jeszcze gra nie wznowiona, teraz dopiero Alomerowicz kopie piłkę daleko na połowę Stali Mielec. Tutaj da głowę do Romańczuka. Piłka przejęta jednak przez rywali na chwilę, bo oddają do Czernycha. Gramy przez chwilę w 10, bo za boiskiem opatrywany Filip Piszczek prosi sędziego o powrót do gry. Ale na razie Jagiellonia z lewej strony pola karnego. Fiodor Czernych w pole karne. Niedokładnie do nikogo, do rywali.
żeby teraz tutaj jakiegoś głupiego faulu nie zrobił, bo będziemy grać w 10. Przypomnę, Czernych już jest z żółtą kartką i ja bym Czernycha za chwilę tak naprawdę zdjął z boiska. Stal Mielec, pole karne, jest zagranie, kapitalny powrót naszego obrońcy, a tym obrońcą był Tomasz Przykryl. Tutaj przeciął podanie do Maksymiliana Sitka, ten byłby w sytuacji sam na sam, dostałby piłkę od Tomasiewicza. Jagiellonia na połowie rywali, piłka od głowy Mateusza Matrasa wychodzi za linię boczną i to chyba na naszej części gry, a może nie, no na linii środkowej po lewej stronie boiska. Drużyna z Białegostoku będzie wznawiać grę. Znowu długo to trwa, zanim piłkarze z Białegostoku tę piłkę sobie zyskują. No i też trzeba powiedzieć, że ukradli dobrych kilkadziesiąt metrów. Jagiellończycy tak aż do połowy stali doszedł właściwie Bojan Nastycz, choć ta piłka wyszła w aut przy linii środkowej. Białostoczanie ewidentnie teraz kradną sekundy, denerwują tym, wyprowadzają tym z równowagi psychicznej i piłkarzy stali, ale też trenerów, no i kibiców też troszkę denerwują, bo tu kilku krewkich bardzo panów mocnych słów używa, żeby nie wiem, zdeprymować naszych piłkarzy, czy co tam zrobić, zmusić do gry fair ich zdaniem, bo Jagiellonia ich zdaniem gra nie fair, kradnąc te sekundy, no ale któż by nie kradł, takie są zasady. Może nie jest to najpiękniejsze w futbolu, kiedy się prowadzi 1-0 i robi się wszystko, żeby to dowieść, ale cel uświęca środki, więc próbujemy dalej. Jagiellonia na połowie rywali, Flis jednak odbiera nam piłkę, podaje do Strączka, Strączek z Czernychem się zabawił, znowu blisko przejęcia przez naszego zawodnika. Oj, ma nerwy ze stali ten Strączek, Jagiellonia została przy polu karnym rywali. Teraz Kasperkiewicz z Pospisilem, Pospisil zabrał mu piłkę do Romańczuka, ten z lewej strony pola karnego, aj, nie doszła piłka do Piszczka, szkoda, byłaby sytuacja sam na sam, a tak rywale ruszają. No i Domański. Maciej Domański z piłką do przodu ruszył, ale podał do Filipa Piszczka. A ten komu podał piłkę? Do Przykryla czy do Wojciechowskiego? No niestety, zabrali nam rywale. Niedokładne podanie Filipa Piszczka i rywale piłkę grają do przodu, ale znowu teraz grają do tyłu. Powrót do defensywy tego zawodnika Filipa Piszczka. On saulował tam na połowie rywali, zdaje się, Domańskiego. Rzut wolny dla Stali. Taki trochę, znowu moment chaosu się zrobił w tym meczu, ale z tego chaosu niech tam Stal nie wyjdzie jak najdłużej. Dla nas ten wynik, który jest bardzo dobry. 1-0 i rozpoczyna się 56. minuta spotkania. Stal rozgrywa piłkę na własnej połowie. No zobaczymy, jak u stalowców z atakiem pozycyjnym. Na razie znowu piłkę stracili. Tutaj Wojciechowski przejął to na linii środkowej. Co wymyśli młody gracz Jagi? Podał w prawą stronę do Mystkowskiego. Mystkowski zatrzymał akcję i do tyłu do Przykryla. Prawa strona boiska. Tomasz do środka, do Romańczuka. Ten naciskany znowu do Przykryla. Ten w prawą stronę do Mystka, więc jesteśmy znowu na połowie rywali. Piłka w kierunku Piszczka, niedokładne, niedobre podanie. Przejmuje to Mateusz Matras, no i walczy z nim teraz Filip Piszczek. Zmusił drużynę, czy zawodnika Stali do zagrania do własnego bramkarza. Strączek na środek boiska. Pazdan tutaj wyskoczył, wygrał główkę z rywalem, no i w walce o górną piłkę. No, nie wiem, no, ewidentnie głową zagrał tutaj Michał Pazdan, troszeczkę oparł się rękoma o gracza, który skakał z nim do głowy. To był znowu Maksymilian Sitek, zdaje się, po raz kolejny poturbowany przez Michała Pazdana, no ale cóż, no niższy jest Sitek, więc siłą rzeczy nie mógł tak wysoko wyskoczyć, a Michał wolał przytrzymać go troszkę dłońmi, zasekurować impet, z którym wleciał w zawodnika drużyny przeciwnej. No dobrze, głowa była, faul był, sędzia zagwizdał rzut wolny, Stal ma ten rzut wolny i już gra piłkę znowu na własnej połowie. Jest Flis, jest, zdaje się, Domański, jest Tomasiewicz, piłka znowu do Flisa. Flis do środka do Urbańczyka, Urbańczyk do Domańskiego, Domański do Żyry, nie, to nie Żyro, to Gettinger. Gettinger będzie piłkę wrzucać z autu do Tomasiewicza, ten do Gettingera, ten do Urbańczyka, ten do Domańskiego, a Domański na własną połowę, do Matrasa. Matras z dalekim podaniem w pole karne drużyny z Białegostoku, będzie ostry kąt, piłka zagrana niedokładnie przez piłkarza z Mielca, przez Grzegorza do Maciejskiego, ale była tam też asekuracja Miłosza Matysika i to sprawiło, że piłka wylądowała w rękach Zlatana Alamorowicza. Ten do Pospisila. No Pospisil podanie tragiczne zagrał na plecy Czernycha i jeszcze w dodatku w aut. No więc teraz Fiedzenia miał najmniejszy szans, żeby coś z tą akcją zrobić. No i cóż. Ale rywale są na własnej połowie. Jak są na własnej połowie z piłką nawet, to nam to nie zagraża specjalnie. No i mamy już sytuację wyjaśnioną. Jagiellonia na połowie drużyny przeciwnej przejmuje piłkę, zagrywa do Oliwiera Wojciechowskiego.
ten do Romańczuka, ten do Mystkowskiego, Mystkowski przez linię środkową, oj, do przeciwnika. Dlaczego tak? Znakomity powrót Matysika wślizgiem, ale rywale jeszcze utrzymali się przy piłce. Niedokładne podanie za pole karne z lewej strony do Michała Pazdana. Nie, to nie był Michał Pazdan, tam, no co tam było znowu? Jakieś przewinienie naszego zawodnika, w każdym razie jest faul dla drużyny, rzut wolny dla drużyny z Mielca i to jest taka podobna sytuacja do tej, w której Jagiellonia w 48 minucie zdobyła bramkę na 1-0, bo to jest też po lewej stronie dla rywali, to jest lewa strona boiska, a więc z ich punktu widzenia lewa linia pola karnego naszego zespołu, tylko piłka będzie dokręcana do bramki. U nas Bojan Nastić to piłkę odkręcał na głowę Matysika, a teraz oni mają piłkę dochodzącą do pola karnego i nasi obrońcy wyskakują najwyżej. Wybija tę piłkę za 16 daleko pod linię środkową Martin Pospisil. Przejmuje to Sitek. Gra w lewą stronę, zdaje się, do Göttingera. Göttinger znowu w pole karne, ale tam stoi mur naszych obrońców. Przejmuje to Miłosz Matysik. I ładnie zamachnął się tutaj, zagrał na zamach z Domańskim, minął go i ruszamy z akcją do przodu. Czy wyjdziemy z tą akcją mocniej? Jest okazja. Aj nie, stracił Mystkowski na linii środkowej piłkę i znowu Stal rusza w kierunku naszej bramki. Tym razem piłka do Mateusza Żyry, goni za nim Fiodor Czernych. Zmusił rywala do zagrania do tyłu na własną ich Stali Mielec połowę. Do Urbańczyka, Urbańczyk do środka, do Batrasa, ten do Flisa. Uspokoili znowu troszkę Mielczanie grę, zwolnili tempo, na środku rozgrywają piłkę Kasperkiewicz w prawą stronę do Żyry. Żyro z pierwszej do Tomasiewicza, ten naciskany przez Pospisila. No, bardzo łatwo wywrócił się Tomasiewicz, delikatnie trącony tylko przez Pospisila, więc kolejny rzut wolny dla Stali Mielec. Tym razem dla nas, patrząc po lewej stronie pola karnego i to tak z 15 metrów do narożnika pola karnego, Maciej Domański piłkę ustawił sobie i będzie kopał ją do... w kierunku pola karnego. Pokazuje Domański, że za blisko piłki stoi jednoosobowy mur w składzie Martin Pospisil. No i zobaczymy. Będzie piłka znowu odchodząca od naszej bramki. Flis broni na linii Zlatan Alomerowicz, ale to był spalony, więc i tak, gdyby nawet piłka wpadła do bramki Jagiellonii Białystok, gola by nie było. To właśnie wydarzyło się wszystko w 60 minucie spotkania. Za 2 sekundy jedną już zaczęła się 61 minuta. Spalony po akcji Flisa uciekł za plecy naszych obrońców, zanim jeszcze kolega z drużyny podał mu piłkę na głowę, ale i tak ten strzał głową obronił Zlatan Alomerowicz. No więc Jagiellonia przetrzymała już 12 minut z tą przewagą jednego gola. Mówi się zawsze, czy trenerzy tak uważają, taka teoria, nie wiem czy sprawdzona, czy nie, że najważniejsze jest 5 minut po zdobyciu gola nie zdekoncentrować się, nie stracić bramki wyrównującej. Oczywiście jeśli się strzeliło na dającą prowadzenie. No i Jagiellonia zrealizowała to już podwójnie, bo już ponad 12 minut utrzymuje korzystny dla siebie wynik. Przypomnę, w 48 minucie dośrodkowanie z rzutu wolnego Bojana Nasticza i strzał głową Miłosza Matysika. Debiutancki gol Miłosza w Ekstraklasie. Jagiellonia prowadzi zatem 1-0. Stal oczywiście nie rezygnuje, popełnia błąd. Podaje do naszego zawodnika Tomasza Przykra, jeden z graczy z Mielca. Tutaj walka na środku gry, pola gry, sędzia puszcza, ale zatrzymał znowu. Będzie faul, rzut wolny dla rywali. Ale w zderzeniu Marcina Flisa z Filipem Piszczkiem sędzia uznał, że to nasz zawodnik był faulującym. Rywale rozpoczęli. Maciej Urbańczyk na środku boiska. Piłka rozgrywa w lewą stronę. Zdaje się tam do Tomasiewicza, ten znowu do Urbańczyka, ten do Göttingera. Göttinger w lewą stronę do Domańskiego. Domański, Tomasiewicz. Znowu ci niżsi zawodnicy Stali Mielec rozgrywają między sobą. Cofnęli Mielczanie na własną połowę do Matrasa, ten w prawą stronę do Kasperkiewicza. Jagiellonia głęboko się broni i zobaczymy, co z tej obrony wyjdzie. No, wyszedł dobry dla nas motyw, albowiem rywale troszkę się podpalili, troszkę niedokładności się wkradło i Grzegorz Tomasiewicz wystrzelił piłkę na aut bramkowy, czyli Jagiellonia będzie wznawiać grę od pola bramkowego, od 5 metra. Oczywiście tutaj kibice zwracają sędziemu uwagę, żeby pospieszył, jak Państwo słyszeli, wznowienie tej gry. Pospiesz go, krzyczą kibice Stali Mielec. Ale sędzia Jarosław Przybył spokojny, nie reaguje na krzyki kibiców. Słyszą Państwo gwizdy, słyszą Państwo okrzyki kibiców Stali Mielec, ale no, tak to wygląda niestety. Niestety mówię, bo to dla widowiska piłkarskiego nie jest piękne. Natomiast nam się to podoba, bo Jagiellonia kradnie czas, kradnie w cudzysłowie oczywiście. Gra zgodnie z przepisami, dopóki sędzia nie gwiżdże, bo prowadzi 1-0. No i znowu Stal, spokojnie na własnej połowie. Rozgrywa tę piłkę między obrońcami. Flis, Matras.
Kasperkiewicz, znowu do środka, dookoła, do Urbańczyka, jest Matras, utrzymuje się przy piłce, naciskany, ale rywale z Białegostoku atakują, czyli Jagiellończycy i Oliver Wojciechowski, który akurat wzrostem pasuje jak ulał do Grzegorza Tomasiewicza, ten sam wzrost około 1,60 m, no ale wszedł w nogi naszego rywala Grzegorza Tomasiewicza, Oliver Wojciechowski, sędzia Jarosław Przybył gry nie wznawia, prosi fizjoterapeutów zespołu z Mielca i już ci są na boisku i będą za chwilę opatrywać zawodnika Stali Mielec. To jest 63. minuta meczu, krótka przerwa. Na ławce rezerwowych spójrzmy, kogo mamy w Jagiellonii Białystok. Tutaj mamy tak, Pawła Steinborsa, bramkarza, niepotrzebny na razie do gry. Jest Michał Nalepa, jest Andrzej Trubecha, jest również Kacper Tabiś, Bartłomiej Wdowik, Maciej Twarowski, Jakub Protostański, Jakub Orpik, czyli raz, dwa, trzech, czterech, pięciu młodzieżowców. No i jest najnowszy nabytek Jagiellonii Białystok, Narek Gregorian, numer 18. Jeśli by wszedł na boisko z takim, by numerem właśnie grał, a czy wejdzie, zobaczymy. No, na razie Jagiellonia dobrze radzi sobie w defensywie. Tej takiej troszkę może i siermiężnej maszyny jagiellońskiej nie ma co tutaj rozbrajać, nie ma co dodawać dodatkowych trybików, czy też wymieniać ich, bo dopóki funkcjonuje ta gra w defensywie tak jak funkcjonuje, funkcjonuje bez zarzutu tak naprawdę, to nie ma co tutaj mieszać. Zawodnicy, od których oczekujemy trochę więcej w ofensywie, jak na przykład Fiodor Czernych, no tego nie daje, ale broni tak jak pozostali bardzo dobrze. Rzut z autu dla rywali, piłka na środek naszego pola karnego, Matysik wystrzelił na linię środkową, jest tutaj Matras. Matras króciutko do Urbańczyka. Urbańczyk znowu do Matrasa na własną połowę. No i stoi ta Stal w tej chwili jak zahartowana Stal na linii środkowej. Ruszyli gracze z Mielca w pole karne, ale tutaj Czernych. No i gdzie ten faul? W polu karnym czy nie? Na szczęście nie. Na szczęście pół metra, no może metr od... Z naszego punktu widzenia lewej linii pola karnego, no Fiodor teraz wyraźnie źle obliczył to, co chce robić Mateusz Matras. Tam nie było jakiejś finezji też, nie Matras, a Mateusz Żyro. Nie było też finezji w tym zagraniu skrzydłowego czy wahadłowego Stali Mielec, no ale Fiedzia nie nadążył. No i na szczęście ten faul nastąpił za linią boczną pola karnego. Będzie tutaj lewonożny Gettinger. On nawet z pozycji mógłby się pokusić o strzelenie bramki bezpośredniej. Dość ostry kąt, dwuosobowy mur pilnuje bliższego słupka bramki Alomerowicza, czyli Pospisz i Mystkowski. Prawa dłoń uniesiona Gettingera. Może być strzał, może być ostre, cięte dośrodkowanie. Jest strzał. No i był to strzał nad poprzeczką bramki Stali Mielec. Przepraszam, Jagiellonii Białystok, strzał zawodnika Stali Mielec. Więc tylko taki jęk zawodu kibiców mieleckiej Stali tutaj na sektorze obok naszego stanowiska reporterskiego. Mamy w tej chwili 66. minutę gry i na świetlnej tablicy za bramką Rafała Strączka, bramkarza Stali. Stal Mielec 0, Jagiellonia 1 i taki wynik nas satysfakcjonuje, podoba nam się, choć oczywiście nie jest to wynik przesądzający o zdobyciu tutaj 3 punktów, ale może coś tam się jeszcze udać, zobaczymy. Na razie Jagiellonia atakuje pole karne rywali, oni tutaj wybijają bez jakichś takich udanych zagrań. Teraz piłkę przejął przez 16, Martin Pospisz, piłka w pole karne, atakował Piszczek i... Był przed nim Marcin Flis, dlatego mamy rzut rożny w tej sytuacji. No Jagiellończycy może po kolejnym stałym fragmencie gry znowu coś ukłują. Miłosz Matysik powoli, bardzo powoli, ale zdecydowanie maszeruje w kierunku pola karnego i już jest w polu karnym Stali Mielec. Jest tam także 5 innych graczy Jagiellonii Białystok i cała Stal Mielec we własnej 16, oczywiście łącznie z bramkarzem Rafałem Strączkiem, który przyczyjony na linii. Przeszkadza mu trochę tam, zdaje się, Tomasz Przykryl. Zasłania widok po prawej ręce bramkarza Stali. Piłka w pole karne. Jest główka wybita przez rywali. Dopadł do piłki Pospisil. I oj! Zabrakło naprawdę niewiele. Zabrakło naprawdę niewiele. Taki strzał Pospisila z 25-30 metrów skozowała piłka przed bramką rywali, ale po koźle wyszła za lewy słupek bramki zawodnika numer 13 na czarnej koszulce Rafała Strączka. Będzie zmiana w Jagiellonii Białystok, zmiana defensywna. Wejdzie na boisko Bartłomiej Wdowik. Mam wrażenie, że zejdzie z boiska Fiodor Czernych, bo on tutaj na tej lewej stronie jako taki skrzydłowy w tym meczu gra. Ma żółtą kartkę Czernych i nie schodzi Czernych z boiska, tylko schodzi Martin Pospisil.
No to ciekawe, to musiał się Martin tutaj zmęczyć, bo jego gra w defensywie, jak mówię, w ofensywie może nie za wiele dzisiaj dawał, ale w obronie razem z kolegami bardzo dobrze się spisywał, teraz schodzi z boiska. Zobaczymy, czy to oznacza wejście Bartłomieja Wdowika, jakieś zmiany też w ustawieniu naszych piłkarzy na boisku, czy też zejdzie do środka bardziej Czernych, a na lewe skrzydło niejako pójdzie Wdowik. Tak to wygląda, bo zostaje z lewej strony obrony Bojan Nasyć. Piłka do Mystkowskiego. No ten też w tym meczu dużo, dużo pracuje, ale pożytku z Mystka gry, jakichś takich przebłysków, to nie za bardzo. No ale tak dzisiaj wygląda Jagiellonia. Dzisiaj nie oczekujmy od Jagiellonii gry finezyjnej, gry przepięknej, bo skoro przed meczem trener sam mówi, że przede wszystkim walka fizyczna, przede wszystkim zmuszenie, zabieganie może takie bardziej, tak bym to określił, rywala i z tego sytuacji jakieś, no to skoro trener tak uważa, to my też nie mamy prawa oczekiwać jakichś super mega turbo zagrań przepięknych rodem z ligi hiszpańskiej na przykład, czy jakiejś innej ligi południowoamerykańskiej, gdzie tych zagrań na pewno nie brakuje. Tutaj walczymy o 3 punkty, które by nam bardzo uspokoiły sytuację w tabeli. Wyprzedzilibyśmy Stal Mielec, no ale też mielibyśmy już 32 punkty. A 32 punkty przy starym systemie rozgrywek z 16 drużynami to praktycznie zapewnione utrzymanie. Kiedy tych drużyn jest więcej, to trzeba jeszcze tych punktów zdobyć więcej, parę, ale 32 to już naprawdę bardzo solidny wynik. To byłoby na dzień dzisiejszy 10 punktów przewagi nad strefą spadkową. No ale do tego jeszcze to daleko, dopiero rozpoczęła się 70. minuta meczu, dla nas dopiero, dla Stali Mielec pewnie to już aż 70. minuta meczu i Jagiellonia prowadzi od już 21 minut 1-0 ze Stalą w Mielcu po bramce Miłosza Matysika, który wykorzystał dośrodkowanie z rzutu wolnego Bojana Nasycza i strzelił bramkę głową. Znowu Jagiellonia odbiera piłkę rywalom na ich połowie. Teraz dobry dribbling Czernycha. Wypuścił w bój Romańczuka. Romańczuk w pole karne. Romańczuk to środkowanie. I... A i tam, kto tam zamknie akcję? Któż tam był? Czy tam był Mystkowski? Zdaje się, że właśnie Mystkowski z prawej strony pola karnego zamknął, ale trafił, zdaje się, w taki słupek podtrzymujący siatkę za bramką drużyny z Mielca. Ale to była kolejna dobra sytuacja, dlatego że Mielczanie się coraz częściej zapędzają tak trochę na oślep do przodu, grają trochę tych niecelnych podań. Jagiellonia te piłki przejmuje na połowie rywala dość często, no i kolejna akcja udana, znowu wyżej wyszła, znowu zostaje na połowie drużyny przeciwnej. Trener Adam Majewski szykuje zmianę w drużynie biało-niebieskich z Mielca. Tymczasem Maksymilian Sitek ruszył do przodu, zagrał w lewą stronę do Krystiana Gettingera, zatrzymał się Gettinger. Nie ma komu grać w pole karne. Steczyk na spalonym, dla mnie to on był na spalonym. I czysto na rzut rożny. Piłkę wybija Miłosz Matysik. Rywale domagają się nie wiadomo czego, ale sędzia moim zdaniem popełnił błąd, bo tam powinien być spalony. Nasi kibice chodzą, pokazują sędziemu, asystentowi, że nie podniósł chorągiewki w odpowiednim momencie. No nie wiem. Co by było, gdyby padła bramka na przykład? Zobaczymy. Jest rzut rożny dla Stali Mielec. Odpukać, żeby to wpadło do bramki, pewnie sprawdzalibyśmy tę sytuację, czy nie było tam wcześniej Steczyka na spalonym. No ale na razie piłka dochodząca do bramki Jagiellonii, ale kopnięta bardzo, bardzo wydaje się źle, chociaż jeszcze tam groźnie się dzieje. Oj, dzieje się groźnie w polu karnym i musi ostatecznie piłkę wybijać nad poprzeczkę naszej bramki Zlatan Alomerowicz. O, taka przypadkowa w sumie sytuacja. Wydawało się, piłka zagrana na Steczyka bardzo zła. Rywale teraz szybko wykonali kolejny rzut rożny, ale Oliver Wojciechowski nie dał się zaskoczyć Maksymilianowi Sitkowi. Nie dał dośrodkować tej piłki, musieli rywale wycofać to za 16. Teraz jeszcze raz grają w nasze pole karne. No i Tomasiewicz, najniższy w polu karnym, Grzegorz Tomasiewicz. Znowu niepilnowany, ale tym razem bez konsekwencji. Zmiana w drużynie Stali. I to dwie zmiany od razu. Schodzi ósemka. Maciej Urbańczyk. Wchodzi 45. A 45 wchodzi za 7. 17, 45 wchodzi 17 i 45. 17 Wiktor Kłos. 45 Konrad Wrzesiński. Maciej Domański z boiska zeszli. I Maciej Urbańczyk z boiska zeszli. Konrad Wrzesiński, przypomnę, gracz, który swego czasu terminował w Jagiellonii Białystok. O, a będziemy też mieli w Jagiellonii dwie zmiany i będziemy mieć też debiut. Będziemy mieć na boisku Nareka Grigoriana, ale też będziemy mieć na boisku Andrzeja Trubechę. To za chwilę, jak gra będzie przerwana autem albo jakimś innym gwizdkiem sędziego. Na razie Zlatan Alomerowicz wybija piłkę na walkę. Tutaj przegrał, o dziwo, Romańczuk walkę z Tomasiewiczem, ale po głowie rywala piłka wychodzi w aut. Zmiany dwie w drużynie z Białegostoku. Schodzi, tak jak myślałem wcześniej, Fiodor Czernych. Schodzi też Filip Piszczek.
a więc boisko opuszczają. Fiodor Czernych, co mnie nie dziwi, Filip Piszczek też nic mnie tu nie dziwi. No i zobaczymy, jak poradzą sobie Andrzej Trubecha, no i przede wszystkim, jak poradzi sobie 20-letni debiutant w Jagiellonii Białystok, gracz z Armenii, Narek Grigorian, który już, powiedzmy sobie szczerze, ma debiut, czy nawet dwa mecze zaliczone w drużynie seniorskiej drużynie Armenii, więc zobaczymy, jak poradzi sobie w tym spotkaniu. Czy pokaże jakieś fajne zagrania właśnie finezyjne, czy też nie. Patrzymy, Narek Grigorian. Tak, myślałem, że Grigorian, to jest Narek Grigorian. Rywale na razie z piłką na naszej połowie, ale tak nieudanie jakoś. Miłosz Matysik im to zabiera w kierunku pola karnego rywali, ale tam przejmuje to podanie Kasperkiewicz do bramkarza. Ten bawi się z Trubechą w kotka i myszkę. Rywale pod presją Jagiellonii troszkę się gubią. No i co, dadzą nam piłkę czy nie? No nie, Wrzesiński jednak utrzymał się przy niej. Wrzesiński, ale podał chyba do naszego zawodnika. Faul naszego zawodnika? Nie, sędzia puszcza grę. Piłka do Staczyka, więc sędzia wraca do tej sytuacji, bo Staczykowi piłka uciekła w aut. Chaosu znowu trochę się zrobiło, 74. minuta meczu. No i Jagiellonia prowadzi w Mielcu ze Stalą 1-0. Speaker teraz wyczytuje te zmiany w drużynie z Białegostoku. Wejście na boisko Andrzeja Trubechy numer 13 i Nareka Grigoriana. W międzyczasie Taras Tomaszczuk przejmuje piłkę podaną do rywali, do przodu, do przykryla. Będzie żółta kartka dla zawodnika Stali Mielec. No wyciął tutaj równo z trawą Marcin Flis Tomasza Przykryla. Znowu dobry odbiór Jagiellonii na własnej połowie. Taras Tomaszczuk wypuścił wuj po prawym skrzydle Tomasza Przykryla. Nie widział innego wyjścia tutaj Marcin Flis, jak tylko założyć tak zwaną kosę naszemu piłkarzowi. Założył, a za to dostał żółtą kartkę, jak najbardziej zasłużenie. No to mamy kolejny stały fragment gry dla Jagiellonii Białystok. To jest po prawej stronie, dla nas po prawej stronie boiska, dla nich po lewej stronie pola karnego. Wcześniej w tej 48 minucie, kiedy bramkę strzelił po dośrodkowaniu Nasticza Miłosz Matysik. Teraz sytuacja jest z drugiej strony pola karnego, no ale znowu dwóch graczy Jagi przy piłce. Jest Mystkowski, jest i Bojan Nastić. Dwie ręce, dwie dłonie uniesione Bojana. Bojan piłkę dokręca w pole karne i rywale z Mielca najwyżej, któryś z nich wyskoczył w tej walce o górną piłkę. Strzelił za linię końcową, za poprzeczkę, za bramkę, więc w 76 minucie Jagiellonia wykona kolejny rzut rożny. I tak nie wiadomo, kto ma to zrobić, bo Jan Nastić popędzany przez kolegów zatrzymał się, popatrzył na trenera Piotra Nowaka. Ten chciał jakby trochę zwolnić tę akcję jeszcze troszkę tych ukraść cennych sekund dla Jagiellonii. No ale wreszcie do narożnika po prawej ręce Rafała Strączka dobiegł Bojan Nastić i on tę piłkę znowu będzie odkręcać od bramki mieleckiej Stali. Zobaczymy, piłka na dalszy słupek. Tam skacze Michał Pazdan do Grigoriana. A gol Ormianina! Nie trafił. Ojej. Myślałem, że Grigorian strzelił bramkę, on kopnął w siatkę boczną. Jak on to tam zmieścił, nie wiem, w tej bocznej siatce. A złapał się za głowę. A jaka to była sytuacja wyborna, nie wiem, taki rzut karny bez bramkarza właściwie. Ajajajajaj, soczewki trzeba wzmocnić, chyba będzie znowu niestety. Ale rywale też się pogubili w tej sytuacji. Zupełnie nieudane zagranie Kasperkiewicza z prawej strony boiska na lewą, gdzie nie było żadnego piłkarza Stali Mielec. Ależ miał szansę, żeby się wpisać do protokołu meczowego bardzo szybko po wejściu na plac gry Narek Grigorian. No dostał podanie naprawdę, nie wiem, na 10 metr, na wprost bramki drużyny z Mielca i nie trafił w tę bramkę. Myślałem, że piłka ugrzęzła w sieci, a tu niestety nie. 77 minuta zatem i ciągle, ale 1-0 dla Jagiellonii Białystok, więc nie można mówić, że stało się coś bardzo tragicznego, bo przy prowadzeniu Jagiellonii no mógł się też Grigorian w tej sytuacji pomylić. Zobaczymy, co będzie dalej, jak jego gra będzie tu wyglądać. Na razie Andrzej Trubecha w polu karnym, no ale tutaj utrzymał się przy piłce, powalczył sędzia po drugiej stronie boiska, asystent podniósł chorągiewkę i jest spalony. To oznacza, że Trubecha był na spalonym. Od kilku ładnych minut Stal nie potrafi przedostać się na połowę Jagiellonii Białystok, może inaczej. W okolice pola karnego Jagiellonii Białystok. Żółto-czerwoni bardzo wysoko teraz od własnego pola karnego wychodzą. Nie pozwalają rywalom rozgrywać piłki w okolicach własnej szesnastki i zmuszają do błędu. Chociaż teraz znowu sędzia pokazuje faul Tomasza Przykryla na połowie Stali. No więc tutaj trzech, czterech już graczy w biało-niebieskich strojach przeniosło się
pod nasze pole karne, a za przeszkadzanie, utrudnianie wznowienia gry Mystkowski, Przemysław Mystkowski dostaje żółtą kartkę od sędziego Jarosława Przybyła. Powinien odejść na przepisową odległość, nie zrobił tego Mystek, zarobił żółtą kartkę w 78 minucie gry, ale to wszystko też wybija z uderzenia, jeśli w tym uderzeniu w ogóle byli, bo ostatnio nie byli piłkarze z Mielca. Każde takie przedłużanie, każde takie zachowanie trochę może i niezgodne z przepisami i nie fair, bo żółta kartka za to, ale doprowadza nas, czy prowadzi nas, zbliża nas do celu, jakim to są trzy punkty w meczu bardzo ważnym dla układu w środkowej części tabeli Jagiellonii w Mielcu ze Stalą. Gdyby ten mecz wygrała, miałaby szansę zadomowić się przynajmniej na krótki moment w górnej połowie tabeli. No ale do tego jeszcze daleko. Grigorian broni teraz przed Mateuszem Żyrą. No, podał do Wrzesińskiego. Wrzesiński naciskany przez Grigoriana. Podaje do prawej strony do Sitka. Sitkowi piłka się odbiła od nogi Romańczuka. Została mu znowu na nodze, ale na głowę do Matysika. Ten do Frisa. Dobry powrót Trubechy, ale przejęli piłkę znowu Mielczanie, ale znowu grają na własną połowę. Trubecha walczy z Kasperkiewiczem, sfaulował rywala. Sędzia puszcza grę, bo przy piłce jest Mateusz Matras. Szerokie rozegranie w prawą stronę do Wrzesińskiego. No ten ma teraz dobrze trochę miejsca z prawej strony pola karnego Jagiellonii. Piłka w szesnastkę. Nie faulować tutaj, nie faulować, wypchnąć. Tak jest czysto, tak jak robi to Nastić z Mateuszem Żyrą. Żyro przed pole karne do Matra. Matras będzie dośrodkowywać w pole karne. Tutaj skaczą nasi obrońcy. Matysik, ale głowa do Gettingera. Chyba była ręka naszego zawodnika w polu karnym, takie mam wrażenie. Nie wiem, czy sędzia tego nie widział. Było zagranie od piłkarza Stali Mielec w rękę naszego zawodnika, ale sędzia Przybył nie reaguje. W takim razie może i nie było. No oczywiście do tej sytuacji zawsze będzie można jeszcze wrócić, dopóki piłka w grze sędzia nie przerywa. I co teraz mamy? Teraz piłka od bramki Jagiellonii Białystok. Sędzia nie daje się prowokować okrzykami kibiców ani piłkarzy z Mielca, ale oni też nie protestują, oni nie podbiegają też, nie proszą go, żeby sprawdził sytuację w polu karnym Jagiellonii Białystok. Być może po zagraniu Gettingera piłka była tak blisko Matysika, że nawet jeśli tam ręka była, to, bo ja też miałem wrażenie, że ta ręka była, ale nie będę się nad tym dalej rozwodził, bo to nie ma sensu. Nie wracamy w ogóle do tej sytuacji, więc absolutnie nie. Piłkarze z Mielca też nie proszą sędziego o sprawdzenie, więc 80. minuta gry za chwilę się skończy. Jagiellonia Białystok ciągle prowadzi 1-0 w Mielcu ze Stalą i rozpoczynamy grę od własnej bramki. Nie wiem, to może powtórkę zaraz będziemy mogli obejrzeć, może i nie, zobaczymy, nieważne. Nieistotna sprawa, sędzia dostałby tam pewnie już nie raz podpowiedź z wideoweryfikacji, gdyby było jakieś przewinienie w polu karnym naszego zawodnika na rzut karny chociażby, no ale tak nie ma, gramy dalej. Jagiellonia ma rzut wolny na własnej połowie, będzie kolejna zmiana w zespole z Mielca, przygotowany już do wejścia na plac gry Dawid Kort, kojarzę go z gry z Pogoni Szczecin. Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi i za kogo przede wszystkim wejdzie. Na razie Jagiellonia znowu dobrze broni, wybija z uderzenia Stal Mielec i jest ta zmiana, o której mówiłem, schodzi z boiska Marcin, 26, kto tu gra z 26 w Stali Mielec? A to jest Adrian Kasperkiewicz, czyli obrońca. Obrońca schodzi z placu gry. Czy na jego miejsce ktoś wejdzie, to nie wiem. Na razie wszedł do gry ofensywny piłkarz, czyli Dawid Kort, więc może będzie zmiana ustawienia na boisku w drużynie z Mielca. Zobaczymy, czy zagrają teraz. Zdaje się, do obrony cofnął się Mateusz Żyro. On teraz trójkę obrońców tworzy z Marcinem Frisem i Mateuszem Matrasem. A Dawid Kort poszedł tak bardziej do środkowej strefy, do rozegrania. Gracz ofensywny zdecydowanie. Jagiellonia znowu wypycha Stal na jej połowę. No i nie potrafią zbliżyć się do pola karnego gracze z Mielca i grają znowu na własną połowę. Gettinger do Frisa, Fris przez boiska do Matrasa, Matras króciutko do Korta. Kort pierwszy kontakt z piłką i drugi i trzeci to podanie do kogo? Do Michała Pazdana. Michał Pazdan w aut na naszej połowie, po prawej stronie boiska, blisko pola karnego Mateusz Żyro. Do Dawida Korta. Kort przez boiska, podanie prosto do Andrzeja Trubechy. Andrzej do Romańczuka, Romańczuk do Nareka Grigoriana. No dawaj Narek, jak tam u ciebie z techniką? Na razie holuje tę piłkę Grigorian.
chciał podać, odbiła się piłka od nogi rywali, trafiła do naszego Oliwiera Wojciechowskiego. Ten do Bojana Nasticza, ten do Romańczuka, ten na własną połowę do Pazdana, Pazdan do Miłosza. Miłosz Matysik na połowę rywali, dobre podanie. Ach, szkoda, że nie przeszło w kierunku Trubechy. Przyjęli to przeciwnicy, ale grają piłkę powoli. Na własnej połowie 83. minuta gry. Jagiellonia prowadzi w Mielcu ze Stalą ciągle 1-0. Teraz dalekie podanie piłkarzy z Mielca, tam było przewinienie przy bocznej linii pola karnego i będzie żółta kartka dla Matysika. No teraz Miłosz zapędził się za bardzo na połowę rywali, nie zdążył wrócić. Tutaj kładł się na swego rywala, jednego z piłkarzy Stali Mielec, zdaje się właśnie Dawida Korta. Powalił tam gdzieś w okolicach narożnika pola karnego, prawie dokładnie na rogu pola karnego Jagiellonii. Białystok po prawej ręce Zlatana Alomerowicza, 83. minuta gry. Jagiellonia prowadzi w tym spotkaniu 1-0 po golu Miłosza Matysika i Stal teraz ma stały fragment gry, naprawdę w dobrej odległości od bramki. Można tutaj zagrozić bramce naszego zawodnika Miłosza, nie Miłosza, a Zlatana Alomerowicza. No zobaczymy, któż tam tę piłkę będzie zagrywał. Zdaje się, że Dawid Kort ustawił sobie tę piłkę na prawą nogę. No to może być takie kąśliwe wbicie jej na aferę troszeczkę, tak? Na walkę, a nóż się od kogoś odbije, a może i będzie to próba bezpośredniego uderzenia. Zobaczymy, czy on, czy Gettinger lewonożny. Cała Jagiellonia we własnym polu karnym. Też bardzo dużo biało-niebieskich strojów piłkarzy z Mielca. Sędzia Jarosław Przybył podchodzi do Tomasiewicza i do Przykryla uspokaja ich zapędy do walki wręcz, walki zapaśniczej. No bardzo ważna sytuacja. 84. minuta gry. Podnosi rękę, zdaje się, Dawid Kort. I on będzie tę piłkę dośrodkowywać. Strzał! Poprzeczka ratuje Jagiellonię. Tak jest. Jeszcze piłka w polu karnym. Wybijemy. Znakomicie teraz Romańczuk. A więc blisko szczęścia był Dawid Kort po strzale bezpośrednim rzutu wolnego. Ale poprzeczka. Myślę, że Zlatan Alomerowicz miałby szansę tę piłkę wybić. A teraz rywale znowu dają nam fajny prezent. Mieli piłkę na własnej połowie. Zagranie do własnego bramkarza. Strączek nieprzygotowany do tego przyjęcia podania i całe szczęście, że to było podanie za światło bramki. No tak z kanonami piłkarskimi się to robi zgodnie, bo jest rzut rożny dla Jagiellonii Białystok. Gdyby Strączek stał i czekał na tę piłkę w świetle bramki, byłoby piękne trafienie samobójcze. Nie ma. Uratowała nas poprzeczka po strzale z rzutu wolnego. Chyba tam Dawid Kort uderzał. I w tej chwili Jagiellonia ma swoją szansę po lewej ręce bramkarza rywali, Rafała Strączka, dośrodkowanie odchodzące od bramki Mystkowskiego na głowę rywala, ale zbierzemy piłkę, Przykryl, piłka w pole karne, wraca, rywale to wybiją, czy utrzymają się przy piłce, bawili się i to Mystkowski przejął, no ale taki strzał na, tak byśmy powiedzieli, na odwal ta piłka, aby zdążyć wrócić na pozycję i jeszcze dwie kolejne zmiany przygotował trener Jagiellonii Piotr Nowak. Wejdą na boisko gracze wyraźnie do przeszkadzania Kacper Tabiś i Michał Nalepa, ale na razie Mystkowski przyjmuje podanie niecelne kolejne rywali do Przykryla. Coraz bardziej podenerwowani zawodnicy mieleckiej Stali. Sędzia gwiżdże, rzut wolny dla Jagi. Będą zmiany w tym momencie w drużynie z Białegostoku. Schodzi Przemysław Mystkowski, wchodzi w jego miejsce Kacper Tabiś. Kacper Tabiś numer 20 za ósemkę Przemysława Mystkowskiego i wchodzi też na boisko Michał Nalepa, siódemka za gracza numer 22, czyli za Oliwiera Wojciechowskiego. Pięć zmian dokonanych przez trenera Piotra Nowaka. Tak jeszcze po ojcowsku podszedł, może nie pocałował, ale objął delikatnie, pogładził po głowie Michała Nalepę Piotr Nowak, trener Jagiellonii Białystok. Schodzi z boiska Oliwier Wojciechowski. Wcześniej plac gry opuścił już Przemysław Mystkowski. No i za chwilę, a nie, Mystek jeszcze w drugim miejscu zupełnie drepcze z boiska za linię boczną. No i mamy okazję do zrobienia znowu jakiejś nieprzyjemności piłkarzom z Mielca, a dla nas wielkiej przyjemności. 87. minuta meczu, rzut wolny dla Jagiellonii Białystok, ale tam sześciu tylko piłkarzy jak i w polu karnym. Dośrodkowanie na Michała Pazdana. Pazdan głową nie, niestety, nie było z czego uderzyć. Poślizgnęła mu się piłka po tej łysej glacy. Uciekła za linię końcową, a zmiana też w drużynie Stali Mielec. Wchodzi z boiska schodzi Maksymilian Sitek, a wchodzi, zdaje się, Bułgar, bo Żydar Czorbadziński, czy Chorbadziński,
Zaraz to speaker powie. A w jego miejsce Bożydar Czorbadziński. Od razu dalekie podanie tego zawodnika w kierunku naszego pola karnego. Tutaj na głowę do Nastića. Wybijają rywale, wybijamy my. Walka o piłkę. Jest Grigorian do Wdowika, Wdowik do Trubechy. Trubesze, piłka uciekła pod nogę do Tomasiewicza. Ten Czorbadziński to tak naprawdę też wysoki zawodnik, a to dlatego wszedł, bo to obrońca. A Mateusz Matras, zawodnik drużyny defensy, środek bramki, strzał Wrzesińskiego, czy też Korta w środek bramki. Wracam do poprzedniej myśli. Czorbadziński wszedł do obrony po to, żeby Mateusz Matras mógł pójść do ataku. Środkowy obrońca drużyny z Mielca tak naprawdę teraz razem ze Steczykiem, z Wrzesińskim próbują tam atakować nasze pole karne. No i będą szukali też tych długich piłek gracze z Mielca. Na razie pomylił się Czorbadziński, zostawił piłkę, a te przejął Narek Grigorian i wywalczył rzut rożny. Gracz numer 18 na żółto-czerwonej koszulce, a więc Ormianin w barwach Jagiellonii Białystok. Ormianin, który przyszedł z jednej z drużyn z Erewania do Białegostoku, na razie wypożyczony z opcją wykupu. A tę drużynę, w której był właśnie wcześniej grał, czy jest z niej wypożyczony, Grigorian, prowadzi były zawodnik Jagiellonii Białystok Robert Arzumanian, swego czasu bardzo ciekawy gracz defensywny. Trapiony kontuzjami w wieku lat 37, już jest trenerem w Armenii, no i tutaj też troszeczkę powiedziałbym wychował w cudzysłowie nam zawodnika. Jagiellonia krótko rozegrała, rzut rożny, Wdowik do Nalepy, oj żeby się tu nie pomylić, piłka w pole karne, zbierzemy to czy nie, rywale zbierają, okazja do kontry, Wrzesiński ściga się z Tabisiem, o Tabiś tutaj kapitalne sprinterskie możliwości swoje pokazał, wyprzedził Wrzesińskiego, ale piłka jest znowu dla rywali. Właśnie Wrzesiński teraz z piłką do przodu, ale doskonałe ustawienie Pazdana. Odciął od podania Matrasa. No szkoda, że podanie Michała niedokładne do przodu, do Trubechy. Rywale zagrali teraz w dziadka z Trubechą, no ale grają na linii środkowej i będą szukali tych dalekich podań. Będą do środkowej szukali w pole karne. Już szukają właśnie takich wrzutek na aferę, tak byśmy powiedzieli. Michał Pazdan, Mateusz Matras, strzał i bramka dla Stali Mielec. Bramkę zdobywa Konrad Wrzesiński. No i zrobili to, co chcieli zrobić. Walka w polu karnym w 90. minucie spotkania. Stal doprowadza do remisu. Zdaje się, nic już tam nie poradziłem w tej sytuacji, ale zrobili to, co chcieli. Wprowadzili wysokich zawodników, zgrali na środek pola karnego. Matras tę piłkę przyjął, obrócił się tyłem do bramki, zobaczył, że wbiega w pole karne Konrad Wrzesiński i były gracz Jagiellonii Białystok ukarał, można powiedzieć, Jagiellonię w 90. minucie spotkania. No szkoda. Niewiele zabrakło do tego, żeby te trzy punkty zdobyć. Jeszcze pokazuje sędzia, żeby zaczekać ze wznowieniem gry. Może będzie sprawdzane, czy tam nie było jakiejś ręki. Nie było. Gramy dalej, więc za chwilę zobaczymy, ile sędzia w tym meczu doliczy. Do podstawowych 4 minuty doliczone. Trzeba zatem włączyć stoper i odliczyć, co się będzie dalej działo w tym meczu. Jagiellonia na własnej połowie broni się, chcą rzutu wolnego piłkarze z Mielca, my wybijamy z powrotem piłkę na połowę rywali. Tutaj Trubecha walczy z rywalami, oni przejmują piłkę. Afera już teraz za aferą, piłka na naszą połowę, my na ich połowę. Narek Grigorian pomylił się do Wdowik, podał piłkę do przeciwników. Oni znowu walą tę piłkę na aferę. Dobrze, spokojnie Michał Pazdan. Romańczuk strącił do Trubechy. Trubecha do Grigoriana. Ten niestety do rywali. Nie, do Trubechy. No i teraz co zrobią rywale? Podadzą do nas czy nie? No i za wcześnie pozbywamy się tej piłki, ale dobrze Grigorian, dysponowany technicznie. Jeszcze wyszła piłka po nogach rywali w aut. Na naszej połowie tutaj Stal podochocona tą bramką wyrównującą w 90. minucie gry. Jeszcze chce strzelić bramkę zwycięską. Ale my, co my chcemy tutaj wymyślić? Co my myśli Jagiellonia Białystok? Czy bronimy się, czy atakujemy? Walczymy, do przodu idziemy, nie ma tutaj zmiłuj. Walczymy, zobaczymy jak bardzo Stal nam, na ile nam pozwoli. Na razie Jagiellonia utrzymuje się z piłką na połowie drużyny
przeciwnej. Pierwsza minuta czasu doliczonego już upłynęła. Piłka do przykryla. On tutaj z prawego obrońcy zrobił się raptem lewym pomocnikiem. Piłka wybita przez rywali. Przejmiemy czy my, czy oni. My przejmujemy. Nalepa na głowę do przykryla. Przykryl bawi się w polu karnym. To głową, to nogą. Wypchnęli go za szesnastkę, ale jesteśmy przy polu karnym rywali. Przykryl jeden na jeden. Idzie jeden na dwóch. Stracił piłkę niestety. I teraz nie możemy się pomylić. Rywale sami się pomylili. Oddali nam piłkę za darmo. Był tam, zdaje się, Wrzesiński. Ten, który bramkę zdobył wyrównującą, teraz kopnął piłkę w aut. Jesteśmy przy polu karnym przeciwnika. Jest tutaj Przykryl. On przy piłce umie się utrzymać. Piłka w pole karne zagrane. Trubecha nie dojdzie do piłki. Teraz Romańczuk zgarnia. Rywale my czy Trubecha? Trubecha, Romańczuk. Nie będzie strzału. Jeszcze Kasper Tabiś. Chaos w polu karnym Stali Mielec. I faulowany Tabiś czy nie? Sędzia pokazuje, gramy dalej. No i teraz jest piłka za linii końcowej, aut bramkowy dla rywali. To już są 2 minuty 10 sekund gry za nami. I oczywiście w czasie doliczonym. I Jagiellonia remisuje w Mielcu ze Stalą 1-1. Wybija piłkę Strączek, ale też czeka z tym bardzo długo, jakby nie chciał tej gry zbyt szybko wznowić. Czeka, aż piłkarze z jego drużyny przejdą większą liczbą na połowę Jagiellonii. Kopnął piłkę na naszą połowę. Faul tutaj gracza Jagiellonii. No niedobrze to wygląda, co wprawdzie jest bardzo daleko od bramki, ale to jest dośrodkowanie. Szybko Stal rozpoczęła grę, za szybko zdaniem sędziego. Wracamy do tego samego miejsca, więc teraz ustawią piłkarze z Mielca znowu tych swoich najwyższych. No jest Matras, jest Kort. Jest tam Mateusz Żyro w okolicach pola karnego. Podchodzi też ten Bułgar Czorbadziński. Będzie już taka teraz naprawdę wybitka na aferę z linii środkowej mniej więcej, no bliżej troszkę bramki Jagiellonii, 5 metrów w głąb. Już teraz nie będą szukali finezji, już teraz rozegranie nie wchodzi w grę. Daleka piłka w pole karne, główkuje teraz Romańczuk. Czy przejmiemy to, czy przejmą to rywale? Próbuje walczyć Nalepa z Wrzesińskim. Wrzesiński w pole karne, czy piłka nie doleci, ale walczy dobrze Miłosz Matysik. Przejmie piłkę Andrzej Trubecha. Zgubił na chwilę, ale już odzyskał. Do Matysika. No i Matysik rusza w roli rozgrywającego po prawej stronie boiska. Podanie do Trubechy. Przejął Andrzej piłkę. Słaba technika Trubechy, bardzo słaba. 30 sekund do zakończenia doliczonego czasu gry. Przypomnę, sędzia doliczył 4. Trzeba jeszcze wypchnąć rywali jak najdalej. O, i sami oddali nam piłkę. Aut dla Jagiellonii. 20 sekund przed końcem doliczonego czasu gry. To jest na pewno już ostatnia akcja w tym meczu. I czy Jagiellonia będzie się spieszyła? Chyba nie za bardzo. No jest piłka jednak zagrana do Przykryla, ale Przykryl sam w polu karnym nie. Jest zagranie i jeszcze rzut rożny. Nie ma rzutu rożnego. Nie, jest rzut rożny. Sędzia kończy mecz czy nie? Jest rzut rożny. Ostatnia akcja w tym meczu zapewne. Już jest czas doliczony za nami. 4 minuty upłynęły. A zatem po tym rzucie rożnym dla Jagiellonii Białystok sędzia skończy mecz. Ależ by to było piękne, gdyby w tej sytuacji Jagiellonia jeszcze sięgnęła 2 oczka. Ale zobaczymy. Cała Stal we własnym polu karnym. Dośrodkowanie. Na bliższy słupek wybijają rywale. Sędzia kończy mecz. Zabrakło nam 4 minut w tym meczu, żeby wygrać w Mielcu ze Stalą. No ale podstawowa zasada mówi w piłce nożnej, jak nie potrafisz wygrać, to nie przegraj. Jagiellonia notuje 3 remis z rzędu dzisiaj w Mielcu ze Stalą. 1-1, to jest jej 30 punkt. No nie jest to zdobycz najlepsza z możliwych, ale niewiele zabrakło do kompletu. No cóż, nie udało się, nie przegraliśmy, remisujemy kolejny mecz, a za tydzień w niedzielę o 12:30 u siebie z Wisłą Płock kolejna okazja do zdobycia kompletu. Za dziś, za te wspólne prawie 2 godziny dziękuję, Jerzy Kłakowski. Na razie ze stadionu w Mielcu to wszystko. Halo Białystok.